dobry Państwu. Witamy w drugiej części. Witam Cię, Arturze. Witam wszystkich. Witam Grzegorz. Tytułem wstępu chcielibyśmy zamienić kilka zdań jakby nawiązujących do pierwszej części i zapowiadających drugą część. Sytuacja, która wiąże się z materiałem tutaj, no jest obecnie dzisiaj nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, w sumie na całym świecie, ale tyczy się nas, czyli Polaków. I można powiedzieć, że jesteśmy bez rodziców, bez władców Polski, którym by naprawdę zależało na naszym kraju. I ta sytuacja ciągnie się, wykazując tutaj w tym materiale, że te rody się wymieniają wymiennie. Nie są oni jakoś powiązani z naszym krajem. No i co można nawiązać do rodziny, nie zawsze tak jest, a do dzieci jakichś adoptowanych, ci rodzice nie są ich biologiczni. I zawsze to podejście do tych dzieci jest zawsze inne niż jakby mieli swoje dzieci. Podobnie jest dzisiaj jakby w naszym państwie, gdzie decyzje zapadają albo poza granicami naszego kraju, albo z trzeciego rzędu w Sejmie, prawda? Tak, no jesteśmy do dnia dzisiejszego, nawet w strukturach Unii, traktowani jak niewolnicy. Skoro są takie równouprawnienia w całej Unii, to dlaczego my, Słowianie, koszty mamy identyczne jak Europa Zachodnia, a przychody mamy dokładnie 4 razy mniejsze. Co by się stało w Europie Zachodniej, jeżeli byśmy powiedzieli, że dekretem z dnia na dzień redukcja płac w Niemczech, we Francji czy we Włoszech powstaje o 75%. Będą mieli zarabiać 25%. Nie ma, tych państw w tym momencie nie istnieją, więc dalej jesteśmy wykorzystywani jako tania siła robocza w Europie. I to, żeby właśnie zrozumieć chociażby te rozbiory, to rozbiorów nie dokonały państwa, tak jak się mówi, Rosja, Austria, czy Austro-Węgry i Niemcy, bo samo nazwa, samo państwo nie podejmuje decyzji. Za tym się kryją osoby personalne. I to tu wykazujemy, że personalia, czyli decyzje, były podjęte przy stole jednego narodu. Nas nie rozebrały trzy narody, bo wszyscy władcy tych trzech państw pochodzili wówczas z Niemiec. Dokładnie. Co więcej, to sytuacja, bo można to przyrównać do dzisiaj istniejącej w Polsce. Kto inny jest premierem, kto jeszcze inny jest prezydentem, a w zasadzie decyzję o losie całego państwa podejmuje jeszcze trzecia inna osoba. Tamte osoby są tylko przedstawicielami, nie podejmują same tak, za siebie czy za nami. To, co tu mówisz, przerwę ci na sekundkę, jest o tyle ważne, że nieważne, kto to jest, nieważne, jakie ma nazwisko, jakie ma imię, jaki ma status, tylko to jest wbrew jakiemukolwiek logicznemu porządkowi podejmowania decyzji, prawda, za tak wielki organ. To jest tylko ukazanie schematu, jak to działa. I tak samo wtedy to działało. To działa do dnia dzisiejszego. Wystarczy nawet zobaczyć, w czyim interesie działał w Polsce Tusk. W nagrodę, kim został i gdzie jest. I prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek wróci do Polski, jest bardzo nikłe. Tak, tak. To jest takim przykładem, gdzie faktycznie każda decyzja była przeciwko Polsce praktycznie. Pod płaszczykiem, że to jest dla nas dobre, bo oczywiście ludzie się nie zagłębiają w te kruczki prawne, ale no, są korporacje zachodnie czy niemieckie, które mają umowy z państwami takie, że w każdej chwili mogą te umowy zmienić i państwa nasze, tak nasze podpisują tą umowę. Ja nie wiem, od czego są ci prawnicy, ale takie klauzule są, czyli można powiedzieć, że ty zawierasz ze mną umowę na, nie wiem, dostawę gazu za 100 dolarów za perełkę, a ja za miesiąc zmieniam tą umowę i wpisuję sobie 500 i ty musisz za to płacić, bo podpisałeś tą umowę. Na takiej zasadzie może prostej, ale tak to wygląda. No, żeby zrozumieć, jak to zostało w ogóle stworzone, to właśnie trzeba poznać korzenie, jak to było już od wieków te struktury tworzone. I prosta sprawa, która to ukazuje, że nawet w dzisiejszych czasach, zobaczmy do czego doszło, 2% ludzi ma w ręku niemal 60% majątku całego świata. 2%. A co się dzieje z 98%? Tych 98%, 95% ludzkości w zasadzie wegetuje. Starcza im tylko tyle, przysłowiowej dostają na miskę ryżu i na to, żeby dwa razy w roku pojechać na wakacje. Koniec. Nie zadawać pytań, pracować od świtu do nocy.
Tak, stworzyli sobie prawo morskie, sztuczne prawo rzymskie, znaczy wywodzi się z starożytnego Rzymu, ale to prawo morskie do dzisiaj obowiązuje i ono działa na tej zasadzie, że wszyscy je akceptują, na tej zasadzie działa. Kiedyś powinno być prawo naturalne, prawo powszechne, które jest jakby zgodne z naturalnymi wartościami człowieka i jego godnością, a niestety tak nie jest. Także to prawo korporacyjne niszczy po prostu cały świat, no i dopóki ludzie się nie obudzą, będziemy tkwić, już tkwimy w tym ponad 1000 lat i nie zauważamy tego, to jest właśnie dziwne. A dowody i kroniki, tutaj co tutaj w tym materiale Artur wykazuje, no niezbicie dowodzą, każdy sobie to może sprawdzić, że no, żyjemy w jakimś terenie kontrolowanym przez jakąś jedną nację. Z tego też wynika chyba też taki podział pomiędzy wprowadzanie takiego zamętu i niezgody pomiędzy Słowianami, załóżmy Rosją, Polską. I tutaj ewidentny dowód na to, że to nie chodzi o Rosjan, mieszkańców zwykłych, tylko struktury na samej górze, które gdyby się zagłębić, no to mało mają wspólnego z Rosją, prawda? Czy tam Czechy, czy Węgry, czy jeszcze no, inne. To dokładnie ta część wykaże, jacy to są Rosjanie, bo większość tych struktur władzy była aż do czasu okresu wojennego i myślę, że po wojnie też to się kompletnie nic nie zmieniło, poza tym, że stało się to mniej jawne. Tak, tak. No to zaczynamy, Arturze. Drugą część zatytułowałem Rozbiory Polski, gdyż nawiązuje wprost do tego, co się wydarzyło, czyli do końca państwa polskiego. Pierwszą część zakończyliśmy na dynastii Jagiellonów na końcu. I w zasadzie, kiedy zmarł ostatni król, Zygmunt II August, to zostały już tylko jego trzy siostry, Zofia, Anna, Katarzyna, wszystkie trzy córki Zygmunta I Starego i królowej Bony. I o wyborze nowego króla Polski w momencie zakończenia dynastii Jagiellonów, z rodu męskiego oczywiście, miało zadecydować głosowanie na Sejmie Elekcyjnym, gdzie zebrało się około 50 tysięcy osób uczestniczących w głosowaniu. Najpoważniejszymi kandydatami do korony obok brata króla francuskiego byli syn cesarza rzymskiego i króla Niemiec Maksymiliana II, arcyksiąże Ernest Habsburg z dynastii Habsburgów, car Iwan IV Groźny z dynastii Rurykowiczów, o którym żeśmy wcześniej wspominali, i Jan III Waza z dynastii Wazów, król szwedzki, mąż Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta i Anny, czyli już też powiązany poniekąd z dynastią Jagiellonów. Elekcję z 5 kwietnia 1573 roku ostatecznie wygrał Henryk Walezy. To w Polsce, a we Francji znany jest jako Henryk III, z frankijskiej dynastii Walezjuszy, a ściśle powiązany z Niemcami poprzez wspólne cesarstwo rzymskie. I tu właśnie mamy o nich rozmawialiśmy, czyli Anna, Katarzyna, czyli te dwie siostry. Tu mamy Katarzyna, która była mężem króla Szwecji, i Anna Jagiellonka, która była, nie miała jeszcze wówczas męża żadnego. Długo jednak nie zajmował on tronu Polski, bowiem już w czerwcu 1574 roku otrzymał on wiadomość o śmierci swego brata, króla Francji, Karola IX, i w przybraniu nocą z 18 na 19 czerwca uciekł z Polski, by zasiąść tam na tronie. Objął tron po swym bracie i był królem Francji w latach 1574-1589. W Rzeczpospolitej wyznaczono mu termin powrotu do Polski do 12 maja 1575 roku, po którym miał on w przeciwnym razie utracić tron. Pomimo tego, że obiecał posłom powrót, to do Polski już nigdy nie wrócił i tym samym uznano tron za pusty oraz zapowiedziano nową elekcję. Co ciekawe, on do samego końca nie uznawał tego, że pozbawiono go tronu, i cały czas tytułował się królem Polski, aż do śmierci. W czasie bezkrólewia działać miały konfederacje szlacheckie i kapturowe. Po nieudanej elekcji z wyborem zagranicznego władcy, główną kandydatką stała się córka zmarłego króla Zygmunta I Starego, niezamężna Anna Jagiellonka, o której rękę wcześniej ubiegali się Walezjusze dla Henryka, nim ten został później wybrany w głosowaniu na króla Polski. Jej kandydaturę wypromował Jan Zamoyski, po tym jak 12 grudnia 1575 roku prymas Jakub Uchański ogłosił królem Polski cesarza rzymskiego i króla niemieckiego Maksymiliana II Habsburga,
który miał obiecać ożenić swego syna Ernesta z Anną. Nie było to niestety odosobnione działanie kleru wbrew interesom naszego narodu, bowiem w roku 1764 na sejmie konwokacyjnym prymas Polski i Litwy, arcybiskup gnieźnieński Władysław Aleksander Łubieński jako interrex, czyli w zastępstwie króla, czyli w okresie, kiedy zmarł władca Polski, uznał oficjalnie w imieniu Rzeczpospolitej tytuł carycy Wszechrosji Katarzyny II, nieuznawanego odkąd powstał w roku 1721 i tytuł króla Prus Fryderyka II, nieuznawanego jeszcze dłużej, bo od roku 1701. Czyli tu dokładnie pokazuje, co kler chrześcijański robił, jakie miał zadania na ziemiach Polski. No dokładnie. To jest właśnie to, o czym mówimy. Nie chciano Katarzyny i władcę, czyli na królową wybrano Annę. Zamoyski zaproponował przekazanie korony Annie, nad którą mieliby czuwać, czyli de facto posiadać władzę królewską w jej imieniu, Piastowie. Widzicie? Pojawia się tutaj to określenie, nazwa Piastowie, takie jak mieliśmy ród Piastów, teoretycznie. Piastunów. No, Piastunów, no Piastów, mówiliśmy ród Piastów, natomiast tu też jest formalne. I to określenie Piastowie bardzo często pojawia się, jeżeli ma ktoś zastępować władzę w czyimś imieniu. Tak, tak. Czyli tutaj możemy zapomnieć, że nazwa pochodzi od Piast, koła. Tak, dokładnie. Wojewoda sandomierski Jan Kostka i wojewoda krakowski Andrzej Tomczyński. Oni mieli piastować. 13 grudnia 1575 roku na rynku Starego Miasta w Warszawie Anna została okrzyknięta królem Polski i wielką księżną litewską. Następnie szlachta ostatecznie uznała ją za króla Piasta, przydając jej za małżonka księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. 1 maja 1576 Anna Jagiellonka poślubiła na Wawelu Stefana Batorego, a następnie została wraz z nim koronowana przez biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego w katedrze wawelskiej. Stefan Batory, król Polski w latach 1575-1586, urodził się w Szilagisomlio na Węgrzech. Był mocno związany z dynastią Habsburgów, bowiem wcześniej osierocony dla zachowania swoich dóbr odziedziczonych, związał swoją karierę polityczną z rodem Habsburgów. 22 października 1549 roku w imieniu cesarza Fryderyka I Habsburga wziął udział w Mantui w zaślubinach córki cesarza Katarzyny Habsburżanki z Franciszkiem III Gonzagą. Prawdopodobnie właśnie wtedy nauczył się włoskiego i przez kilka miesięcy studiował na Uniwersytecie w Padwie. Mąż córki cesarza, Franciszek III Gonzaga, zmarł w roku 1550, dożywczy zaledwie 17 lat. Przypuszczalnie utonął w pobliskim jeziorze lub też zmarł na zapalenie płuc spowodowane wpadnięciem do zimnej wody w środku zimy. Po jego śmierci Katarzyna Habsburżanka powróciła do swojej ojczyzny, a 3 lata później, czyli w roku 1553, poślubiła króla Polski Zygmunta III Augusta z dynastii Jagiellonów, brata Anny Jagiellonki, który po śmierci Zygmunta II została później żoną Stefana Batorego. Widzimy te relacje, jak to jest cały czas w jednym i tym samym sosie wszystko się obraca. Był to więc już kolejny mariaż pomiędzy dynastiami Habsburgów i Jagiellonów. Oficjalnie dynastia Batorych wywodzić ma się ze szlachty węgierskiej. Jednak ród ten rozpoczyna się niedługo przed rokiem 1347-48, czyli w momencie kataklizmu, kiedy to za zasługi wojenne przedstawiciel tego rodu otrzymał od króla węgierskiego Władysława IV Kumańczyka, panującego w latach 1272-1290, przed ostatniego władcy węgierskiej dynastii Apardów, ówczesny węgierski odpowiednik naszych Piastów, majątek Bator, od którego następnie przyjęli swe nazwisko rodowe. Zwróćmy jeszcze uwagę, że nasi najstarsi przedstawiciele, czyli jeszcze przed Piastami, to wszystkie miasta, które są tworzone, czy co powstały, nie były przejmowane, tylko ich nazwy pochodzą od osób, które je stworzyły. Nawet te, które są na terenie Niemiec. Natomiast zwróćmy uwagę, że te, które są po roku 1348, są przejmowane i w zasadzie nazwy tych rodów biorą się od nas już istniejących
Dokładnie. Grup i tutaj by się kłaniała genealogia, genetyka i zbadania DNA, które by jasno potwierdziły, kto jest kto. Przeczytać możemy. Wkrótce wyodrębniły się najważniejsze gałęzie rodu. Somlion, z której wywodzili się potem książęta Siedmiogrodu, i Esksep, z której pochodziło wielu dostojników państwowych i kościelnych na Węgrzech, a także dwie pomniejsze grupy Simolin i Szanisz-Lofi. Tu możemy przejrzeć sobie całą drzewo genealogiczne dynastii Batorów. Tutaj mamy Stefana Batorego i Annę Jagiellonkę, w którym pokoleniu. Założycielem miał być Andrzej Batory. I ta linia oddziela okres, kiedy byłby kataklizm w roku 1347-48. Teraz zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Andrzej Batory miał umrzeć w roku 1250, a jego syn miał urodzić się w roku 1276 i żyć do 1320. No, to jest to przesunięcie. Brakuje co najmniej 26 lat, żeby była ciągłość. Nie może syn urodzić się 26 lat po tym, jak zmarł jego ojciec. Dokładnie. Więc to pokazuje nam, jak to jest wszystko tworzone, że jest ta luka znowu tych 20 paru lat przesunięcia, ciągnąca się od Chrobrego i przesuwa tych władców, którzy faktycznie powinni być w czasie kataklizmu i ten okres tak występowania na przykład Bezkrólewia na północy w Skandynawii, to wszystko trafia wówczas idealnie w ten sam punkt. I wszystkie te rody, zwróćmy uwagę, rozpoczynają się albo zaraz po kataklizmie, albo niewiele przed, jedna, dwie dynastie. Łukietek jest tego przykładem, bo tutaj jest datowany w Wikipedii, jest podana data praktycznie chyba o 26 czy 7 lat. Dokładnie ten sam mniej więcej okres, 26 do 27 lat jest to przesunięcie. A wiadomo, że w jaskini się chował w tym czasie. Teraz zwróćmy jeszcze jedną uwagę na człowieka, który wspierał, Jan Zamoyski. Niedługo później wrzenił się w ród Batorych, poślubiając córkę brata Stefana Batorego. Czyli znowu cały czas są te konekcje, coś za coś. To jeszcze jest też istotne, bo to wykaże nam też, kim w ogóle był Zamoyski i dlaczego wspierał Batorego. Batory odzyskał dla Polski inflanty w wojnie polsko-rosyjskiej z Iwanem IV Groźnym z dynastii Rurykowiczów, tym samym, który ubiegał się także o tron Polski. Iwan IV był pierwszym władcą Rosji, który koronował się na cara 16 stycznia 1547 roku, a który to tytuł nie był uznawany w Rzeczpospolitej. W istocie walka Batorego z Iwanem miała już na celu dalsze poszerzanie na wschód wpływów kościoła rzymskokatolickiego po tym, jak w roku 1453 doszło do całkowitego upadku wschodniego cesarstwa rzymskiego, potocznie zwanego Bizancjum, z kościołem grekokatolickim, czyli prawosławiem. Skąd takie wnioski i przypuszczenia? Z tego powodu, że już po pierwszej kampanii Batorego z 1579 roku, kiedy zdobył on Połock, to 29 maja 1580 roku w Wilnie miała miejsce ceremonia wręczenia Batoremu papieskich darów czapki i miecza. W roku 1581, czyli w kolejnym, rozpoczął kolejną kampanię, w której dotarł w sierpniu pod mury Pskowa, którego aż 6 miesięcy trwało bezskuteczne obleganie. Car Iwan IV Groźny zaproponował wówczas zawarcie pokoju, które formalnie podpisane zostało w styczniu 1582 roku w Jamie Zapolskim, a w ramach którego Rzeczpospolita odzyskała niemal całe inflanty i Połock. Co istotne, przy rokowaniach dyplomatycznych brał udział watykański dyplomata Antonio Posebina. Więc widzimy, że to nie były rokowania tylko między Polską a Rosją. Po śmierci Batorego w 1586 roku zwołano wolną elekcję na dzień 30 czerwca 1587 roku w Woli pod Warszawą, gdyż nie pozostawił on żadnego potomka mogącego ubiegać się o sukcesję. Miał tam miejsce spór pomiędzy Janem Zamoyskim, czyli ten, który się wrzenił w jego ród, popierającym kandydaturę Wazów, a rodem Zborowskich, których krewni szykowali wcześniej spisek przeciw Batoremu pod koniec jego życia, co jednak wyszło na jaw i Samuel Zborowski został uwięziony i ścięty 26 maja 1584 roku, opowiadających się za wyborem kandydata z niemieckiego rodu Habsburgów.
Tu no, imię Samuel też może dużo nam mówić, kim był i dlaczego popierali Niemców. Obydwie strony przybyły na pole elekcyjne w towarzystwie zbrojnych orszaków. I przeczytać możemy. Z kolei szlachta litewska, która zebrała się w oddzielnym kole, nie wzięła udziału w wyborze króla, uzależniając swój udział od spełnienia jej postulatów, między innymi oddania Litwie Infland. W takiej atmosferze, mimo absencji Litwinów, 19 sierpnia 1587 większość zebranych wraz z Interreksem, prymasem Stanisławem Karnkowskim wybrała na nowego króla 21-letniego szwedzkiego królewicza Zygmunta, syna Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostrzeńca Anny Jagiellonki. Było to więc niejako wywodzenie władcy Polski od Jagiellonów, bądź co bądź dynastii mającej się wywodzić z Litwy, co miało zapewnić niedopuszczenie do ewentualnego rozłamu i niezależności Litwinów. Czyli jak widzimy, dlatego ci Litwini w ogóle nie chcieli brać w tym udziału, najchętniej by się odcięli, ale wybór władcy, który był związany niejako z Jagiellonami, miał to w zasadzie uchronić, żeby do tego rozłamu nie doszło. Zygmunt III Waza tytułował się z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflandzki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. To jest dosyć bardzo istotne z innego punktu widzenia rzecz i fakt dotyczący, że Wandalowie byli związani ściśle ze Słowianami. Dlaczego? Co ciekawe, jego dziadek, po którym otrzymał tytuły dziedziczne w swojej tytulaturze, nie był królem Wandalów, a Wenedów. To są ci sami Wenedzi, którzy w zasadzie zbudowali Wenecję i zbudowali Wiedeń, Wien. Wszystko to jest od nich i w zasadzie możemy się jeszcze dowiedzieć, o czym też zapisałem, że różnica ta pojawia się u wszystkich królów dynastii Wazów panujących w Polsce, czyli wszyscy oni nie mają w swojej tytule napisanych Wenedów, a Wandali. Natomiast wszyscy, co mają w Szwecji królowie, zamiast Wandalów mają wypisanych Wenedów. I w istocie raczej nie ma tutaj jakiejś różnicy. Dlaczego? Dlatego, że czy jednak może potwierdzić to, co niejako głoszą nasze najstarsze kroniki, bo one o tym mówią, iż Wandalowie powstali z połączenia Wanów, zwanych także Wenedami, tych samych, którzy wybudowali Wenecję i Wiedeń, czyli Wien, z Alanami, którzy wcześniej uciekając z ziem wschodnich w czasie przedostatniego kataklizmu przybyli na ziemię Wanów i łącząc się z nimi ruszyli w dalszą migrację na południe. Założycielem dynastii Wazów był Gustaw I Waza, z Bożej łaski król Szwecji, Gotów i Wenedów, panujący w latach 1523-1560. Zerwał Unię Kalmarską z 1397 roku, jednoczącą trzy królestwa, duńskie, norweskie i szwedzkie, której pierwszym królem był Eryk Pomorski z dynastii Gryfów, a urodzony w Darłowie, to w obrębie dzisiejszej Polski, w granicach znajdujące się, obecnie leży w granicach Polski nad Bałtykiem. Jego siostrzeńcem był Krzysztof Bawarski z niemieckiej dynastii Wittelsbachów, i który przejął po nim władzę, kiedy to Eryk został zdetronizowany za złe rządy, a sam nie posiadał potomka. Co ciekawe, do zjednoczenia królestw doprowadziła Małgorzata I z duńskiej dynastii Estridenidów, córka króla Danii Waldemara IV, panującego w latach 1340-1375. Czyli znowu zwróćcie uwagę, że to jest córka króla, który żył dokładnie w czasach, kiedy był kataklizm, czyli był ostatnim przedstawicielem tej dynastii w czasie kataklizmu, jako ostatni przedstawiciel męski tej dynastii. Znów podobnie jak miało to miejsce w przypadku dynastii Piastów, Przemyślidów czy Arpadów. Także władza rodów, które niejako sprawowały władzę dla Cesarstwa Rzymskiego, czyli dla Niemców, bo w zasadzie wtedy było Cesarstwem Rzymskie, było Cesarstwem Niemieckim, no, tracili władzę i wpływy nad całymi ziemiami, które wcześniej nie należały do nich, które należały do Scytów, do tych, których później nazwano Słowianami. Za historycznego protoplastę dynastii Gryfitów uważa się Wracisława I, który był księciem plemiennym związanym z grodami nad Parsentą, Białogardem i Budzistowem. To jego w latach 1120-1123 Bolesław III Krzywousty z dynastii Piastów
uczynił swoim wasalem i jako lenno nadał mu całe Pomorze Zachodnie. Nie robiono tego rodom słowiańskim i tak dalej, bo to było już zniewolone, to musiał być ród niezwiązany w ogóle ze Słowianami. Kolejny władca pomorski z dynastii Gryfitów, Bogusław I, zapoczątkował zbliżenie dynastii z piastami wielkopolskimi, poślubiając córkę Mieszka III Starego, Anastazję. Był również zmuszony odpierać najazdy Duńczyków, jednakże w 1185 roku stał się ich lennikiem. Widzimy teraz, skąd więc wzięły się powiązania dynastii Gryfitów z Duńczykami oraz kim w istocie byli, skoro posiadali bliskie relacje także z dynastią Piastów. Bo Gryfitowie przybyli tu z południa tutaj, Polski na północ, oni się przemieścili potem. Gustaw I Waza doszedł do władzy w Szwecji w wyniku obalenia króla Chrystiana II Oldenburga. Z dynastii Oldenburgów, to jest dynastia jedna z podstawowych niemieckich dynastii, dzięki powstaniu chłopskiemu, na które czele stał on sam na początku roku 1521. Miało to związek z krwawym rozprawieniem się z opozycją w listopadzie 1520 roku przez Chrystiana II, w którym życie stracił ojciec Gustawa. To była tak zwana krwawa łaźnia sztokholmska. Tam miało zginąć około 100 osób. 6 czerwca 1523 Zgromadzenie Stanów zwołane w Stranglands ogłosiło Gustawa Wazę królem. Również w Danii niewiele później miał miejsce bunt i obalenie Chrystiana II, lecz jednak jego rodowi Oldenburgów udało się ostatecznie utrzymać tam władzę, czyli w Danii i Norwegii, a królem wówczas został Fryderyk I, brat ojca Chrystiana II. Więc Dania i Norwegia dalej była w rękach Oldenburgu. Gustaw I z dynastii Wazów działał wówczas przeciw interesom Niemców i Cesarstwa Rzymskiego. Ogłosił przyjęcie przez Szwecję luteranizmu i przeprowadził sekularyzację większości dóbr ziemskich kościoła. Sekularyzacja to jest przejęcie majątku i kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich. Nazwa pochodzi od łacińskiego secularis, czyli świecki. W roku 1533 wykorzystał on moment bezkrólewia w Danii, panujący w latach 1533-1534, i anulował przywileje kupców hanzeckich, czyli niemieckich, co wywołało wojnę, którą wygrał z Lubeką. Więc ewidentnie wygląda, że on uwolnił na chwilę Szwecję i wszystko wskazywałoby na to, że oni mogli pochodzić od wcześniejszych tych Teutonów, którzy zostali, najpierw uciekli do Brytanii, później wrócili do Skandynawii. No ale dzisiaj mamy w wszystkich krajach skandynawskich pewien symbol, który wskazuje, że są jednak podbici, czyli krzyż we wszystkich flagach Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii. Tak. Dynastia Wazów trwała w Europie, w zasadzie tylko w Szwecji i w Polsce, jedynie przez 5 pokoleń na przestrzeni 127 lat. Po nich w Szwecji władzę przejęła niemiecka dynastia Wittelsbachów. Karol X Gustaw, ten sam, który odpowiedzialny był za tak zwany potop szwedzki, po zaledwie roku od objęcia władzy. Czyli widzimy, że to takie mówienie, że to Szwedzi nas zaatakowali, to i zalali, podbili, czyli mamy potop szwedzki, to są tylko takie slogany, bo musimy cały czas sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że ktoś podejmował te decyzje. Zwróćmy uwagę, kiedy była dynastia Wazów, nic się nie działo, nie było konfliktu, dopiero chociaż było o inflanty, ale wojna cała rozpoczyna się w momencie, kiedy przejmuje władzę w Szwecji dynastia niemiecka, tak. Wittelsbachów. I wtedy się zaczyna potop szwedzki w Polsce. Ostatecznie Szwedzi Wittelsbachów mieli przegrać wojnę, lecz to Rzeczpospolita w imieniu Jana Kazimierza, czyli z dynastii Wazów, ostatniego króla Polski ze szwedzkiej tej dynastii, zrzekła się pretensji do nabytych posiadłości przez Szwedów w inflantach, czyli w zasadzie straciliśmy inflanty, pomimo żeśmy wygrali niby wojnę, a także utraciła Prusy Książęce, czyli dodatkowo żeśmy kolejne tereny utracili, a on sam zrzekł się wszelkich roszczeń do tronu szwedzkiego. Jan Kazimierz. Oficjalnie podsumowanie wojny Rzeczpospolitej z Karolem X Gustawem z lat 1655-1660, zwane potocznie potopem szwedzkim. Możemy przeczytać. W wyniku działań wojennych śmierć poniosła znaczna część polskiej ludności, procentowo o wiele większa niż w wyniku II wojny światowej.
Potop szwedzki osłabił Polskę demograficznie, gospodarczo, militarnie oraz politycznie. Od tego czasu zaczął się katastrofalny w skutkach proces upadku Rzeczpospolitej, zakończony ponad 100 lat później rozbiorami. Zapoczątkowała to dynastia niemiecka, nie szwedzka. Czy Rzeczpospolita stała się ofiarą tylko dlatego, że naszymi władcami byli Wazowie, a głównym celem niemieckich dynastii była wówczas zemsta właśnie na nich, czy też dynastia Wazów Rzeczpospolitej działała jako koń trojański? Trudno tu stwierdzić jednoznacznie, niemniej jednak zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy był potop szwedzki Karola X Gustawa, czyli Niemca, byliśmy wycinani w pień na naszych ziemiach, dlatego że procentowo straciliśmy znacznie więcej populacji niż podczas II wojny światowej, która cały czas jest określana jako największym dla nas wyniszczającym kataklizmem. Jan II Kazimierz Waza zrzekł się korony, czyli abdykował 16 września 1668 roku, a kilka miesięcy później, bo już 30 kwietnia 1669 wyjechał do Francji, gdzie uzyskał niezwykle dochodowe opactwo Saint-Germain-des-Prés, którego został 76. opatem. Zmarł 16 grudnia 1672 roku, czyli po 4 latach od abdykacji. I nawiązanie do tego pytania, czy to było w zemście, czy mieliśmy konia trojańskiego. W zemście raczej nie dostaje się nagrody, co więc było faktycznym celem. Po 80 latach panowania Wazów Rzeczpospolita znajdowała się w opłakanym stanie. No w ogóle no nie wygląda jak Słowianie. No raczej trudno mu przypisywać cechy fizyczne Słowianina. Co ciekawe, okazuje się, że dynastia Wazów miała ogromny wpływ na naszą historię sprzed swego panowania w Rzeczpospolitej. Jak to możliwe? Kronikarz Jan Długosz, urodzony 1 grudnia 1415 roku w Nowej Brzeźnicy, dawne miasto, a obecnie wieś w województwie łódzkim w powiecie pajęczańskim, był synem szlachcica o tym samym imieniu Jana Długosza z Niedzielska pod Wieluniem. Ojciec Jana Długosza, kronikarza, był uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem, walcząc w chorągwi ziemi wieluńskiej, za co otrzymał starostwo brzeźnickie. Pochowany został w Wieluniu w krypcie nieistniejącego już kościoła świętego Michała. Był on herbu szlacheckiego Wieniawa pochodzenia morawskiego. Miał on w sumie 12 synów z dwiema żonami, w tym 3 synów o imieniu Jan. Jan Długosz, kronikarz, w 1436 roku został kanonikiem krakowskim. Był autorem licznych publikacji historycznych, jednak najsłynniejszym jego dziełem było Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, obejmujące historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480 roku, kiedy to 19 maja zmarł, nie doczekawszy się już zatwierdzenia papieskiej nominacji na stanowisko arcybiskupa lwowskiego danej mu przez Kazimierza Jagiellończyka, trzeciego króla Polski z dynastii Jagiellonów, a które to dotarło już po jego śmierci. Długosz swoje dzieło miał spisywać w latach 1455-1480. Dzięki swym stanowiskom miał dostęp do zbiorów wiedzy ogólnie niedostępnej dla większości kronikarzy, gdyż pełnił on ważne funkcje jako duchowny. Tu jedynie można dywagować, czy dzięki temu pisał faktycznie prawdę, czy mógł w pewnych kwestiach koloryzować. Miał również dostęp do dokumentów przechowywanych w Kancelarii Królewskiej za sprawą tego, że był pomocnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka. Samo swoje dzieło podzielił na 12 ksiąg, a tymczasem wszystkie wydania zwykle dzielono na 11 tomów. Pierwsze ich wydanie drukiem dokonano dopiero w roku 1614 w Dobromilu, obecnie miasto w zachodniej Ukrainie, a w obwodzie lwowskim. Miało to więc miejsce za czasów króla Polski Zygmunta III Wazy. Dlatego właśnie, dlaczego to może mieć związek. 1587-1632. Dziedzicznego króla Szwedów, Gotów i Wandalów, o czym żeśmy już wcześniej wspominali. Ostatniego zagranicznego króla Polski z dynastii Wazów. Teraz co ciekawe. Co ciekawe, to wersja ta została poddana cenzurze na polecenie samego króla Zygmunta III Wazy, a ten wydał takie rozporządzenie z powodu prośby wpływowych magnatów. Co takiego im się tam nie podobało, że musieli to usuwać i wycinać? Niestety nie wiemy, bo nie ma oryginału. Pierwsze pełne wydanie miało ukazać się niemal 100 lat później, bo w latach 1701-1703, a więc ponad 70 lat przed pierwszymi rozbiorami, dziwnym trafem.
tym czasie w Polsce panował król August II Mocny z niemieckiej dynastii Wittenów, panujący w latach 1694-1733, który nie był Polakiem, a Sasem, potocznie określanych mianem Niemców, a współcześnie oni sami niesłusznie nazywają siebie Germanami, synem Jana Jerzego III Wettina i Anny Zofii Oldenburg, a jej prawdziwe imię to Anna Sofia von Denmark, z niemieckiej dynastii Oldenburgów, czyli widzimy tutaj połączenie dwóch niemieckich dynastii, Wettinów i Oldenburgów, która przejęła władzę niemal w całej Europie, dynastia Oldenburgów, począwszy od Anglii, poprzez Danię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Austrię, Hiszpanię, Bułgarię, a nawet odległą Grecję. W Polsce dynastia Wazów zakończyła się wraz z abdykacją bezpotomnego ostatniego przedstawiciela tego rodu. Po abdykacji Jana II Kazimierza Wazy, Sejm Elekcyjny 19 czerwca 1669 roku wybrał na króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z dynastii Wiśniowieckich, który panował ledwie do roku 1673, a więc raptem 4 lata. Jeśli ktokolwiek teraz pomyślał o tym, że wreszcie Rzeczpospolita mogła mieć swojego pierwszego prawdziwego polskiego króla, mogącego prowadzić politykę propolską, to się całkowicie rozczaruje, bowiem nadal mamy do czynienia z tym samym gronem ludzi u władzy, nie posiadających nawet słowiańskich korzeni. Ojcem Michała Korybuta był Jeremi Wiśniowiecki, a matką Gryzelda Zamojska, z dynastii Zamojskich, w prostej linii wywodząca się od Jana Zamojskiego, tego, który się związał z rodziną Batory. Tego samego właśnie, który poślubił Gryzeldę Batory, córkę brata ówczesnego króla Polski Stefana Batorego, a po jego śmierci tego, co mocno propagował Wazów na tron Polski. Bratem Gryzeldy Zamojskiej był Jan Sobiepan Zamojski, którego żoną była Maria Kazimiera d'Arguin, córka późniejszego kardynała diakona San Nicola in Carcere w Rzymie, Henryka Alberta de la Grande Arquiena. Co ciekawe, ta Maria Kazimiera d'Arguin została później królową Polski jako żona Jana III Sobieskiego. Zamojski miała dwie córki, Ludwikę i Katarzynę, a z Sobieskim kolejnych 8 dzieci. Widzimy kolejny etap krążenia cały czas tych samych postaci. Tak. I dynastii, co najbardziej istotne. I teraz widzimy tutaj, to jest właśnie wywodzące się od tego Jana Zamojskiego i Gryzeldy Batory. Z kolei Jeremi Wiśniowiecki, ojciec Michała Korybuta, pochodził z dynastii Wiśniowieckiej. Pierwotnie był on wyznawcą prawosławia, a następnie przeszedł na katolicyzm. Więc dla potrzeb biznesowych i jakichkolwiek mogących przynieść dalsze zyski, przechodzenie z jednej wiary na drugą to nie stanowiło większego problemu. Co najbardziej uwidocznione będzie w kolejnych latach. Co istotne, to założycielem dynastii Wiśniowieckich był kniaź Michał Zbarski Wiśniowiecki. Żył pomiędzy rokiem 1450 a 1517, a nazwisko rodowe przyjął on od odziedziczonej miejscowości Wiśniowiec, więc widzicie, to nie jest człowiek, który założył miasto, ale został mu dane. Tak jak w pierwszej części, to co mieliśmy opisane, kiedy przyszli tu władcy Rusi, to bo my Słowianie chcieliśmy sami, żeby oni przyszli, nami rządzili, to rozdawał swoim poplecznikom i z tych, z którymi przyszedł, właśnie miasta i tak dalej, czyli tu dokładnie mamy te przykłady i to samo z Batorym widzieliśmy, było dynastia, tak. To samo nie jest. Nie, żadne dynastie to były przejmowane z miejscowości, z których kiedyś te prawdziwe dynastie mogły być. Tak, i teraz zwróćmy uwagę, to jest rejon Zbarski na Ukrainie. Był synem kniazia Wasyla Zbarskiego. W roku 1475 miał odzyskać od swego stryja Semena Zbarskiego połowę włości po innym stryju, sołtanie Zbarskim. No, sołtan typowo słowiański imię, nawiązujące raczej do sułtana niż i ze wschodu. Ale co ciekawe, zwróćmy szczególną uwagę na herb wiśniowiecki. No jest to są klasyczne semickie symbole. Półksiężyc, gwiazda Dawida. Zabarscy mieli herb własny, co oznacza, że przysługiwał on tylko jednemu rodowi, Zabarskim. Symbolika herbu ujawnia, że jego pochodzenie na Litwie było czysto semickie, czyli przyszło z
z Azji. Rzeczpospolita za Michała Korybuta Wiśniowieckiego prowadziła wojnę z Turkami, a na mocy traktatu pokojowego zawartego w Buczaczu z roku 1672 straciła część ziem wschodnich i stała się lennym Imperium Osmańskiego aż do roku 1676. Czyli w zasadzie już nie było Rzeczpospolitej, tylko myśmy byli częścią wchłonięci przez Imperium Osmańskie. Jako lennik to nie mogliśmy nic decyzji sami podejmować. Płaciliśmy im haracz i byliśmy na zasadzie sług. Usługiwaliśmy Imperium Osmańskim. Przypadek, że przedstawiciel rodu spod Półksiężyca oddał państwo pod władzę zwierzchnią akurat takiego imperium? Po śmierci Michała Korybuta na króla Polski został wybrany Jan III Sobieski, który przez Turków zwany był Lwem Lechistanu. Kim był ród Sobieski? Magnacki ród polski, skoligowany z najświetniejszymi rodami Rzeczpospolitej. Wiśniowieckimi, Żółkiewskimi, Radziwiłłami czy Lubimirskimi. No, Wiśniowieccy i Radziwiłłowie wiemy, że to nie były już rody polskie, bo Wiśniowieckich wykazaliśmy, Radziwiłłów, każdy może sobie przeczytać w materiale, kim oni faktycznie byli. Według legendarnych relacji Sobiescy, też możemy przeczytać, znowu oficjalne informacje, według legendarnych relacji Sobiescy mieli wywodzić się od Wizimira, rzekomego syna Leszka Czarnego, bądź Wizimiry Teodory, córki tegoż księcia. Zatem chciano wykazać, że Sobiescy wywodzą się wprost od Piastów i Bolesława III Krzywoustego. Dlaczego? Dlatego, że Konrad I Mazowiecki był jako syn Bolesława Krzywoustego, a jako ojciec Kazimierza I Kujawskiego, którego synem właśnie miał być Leszek Czarny. Zmarły w roku 1288, a więc przed kataklizmem. Problem w tym, że Leszek Czarny miał umrzeć bezpotomnie. Tymczasem ród Sobieskich historycznie znany jest dopiero od czasów występujących niewiele po kataklizmie, bo z roku 1348, bo od roku około 1450. Najstarszym znanym jest pierwszy historycznie poświadczony właściciel Sobieszyna, Stanisław Sobieski, urodzony około roku 1450, syn Mikołaja Sobieskiego. I tu też nazwa rodu Sobieski bierze się od miejscowości, którą oni otrzymali od Sobieszyna. Ojcem Jana III Sobieskiego był Jakub Sobieski, magnat, poseł, dowódca wojskowy i pamiętnikarz. Żył w latach 1591-1646. Nie dożył on wprawdzie czasów, kiedy jego syn został królem Polski w roku 1674, bo zmarł w 1646, a mimo to był już przyjmowany przez anglosaskich władców niemal w całej Europie. I przeczytać możemy. Nauki początkowe pobierał prawdopodobnie w domu rodzinnym. Dalszym jego wykształceniem kierował poeta Szymon Szymonowic. I zapewne z jego inicjatywy został Sobieski uczniem Akademii Zamojskiej. Szymon Szymonowic był pochodzenia żydowskiego. Na dalsze studia wyjechał wiosną 1607 roku do Paryża, gdzie pozostał 4 lata. Dalej możemy przeczytać. Przez pierwsze 2 lata był w wyniku polecenia Szymonowca prywatnym uczniem humanisty i filologa Izaka Kasubona. Kolejny przedstawiciel nacji żydowskiej, badacz dzieł antycznych. 2 następne studiował w College Royal, między innymi pod kierunkiem Morella i Clitona. Uczestniczył w życiu towarzyskim, bywał na dworze królewskim, przyjmowany przez Henryka IV, był świadkiem jego morderstwa, pogrzebu oraz koronacji nowego króla Francji, Ludwika XIII. Miało miejsce 14 maja 1610 roku. Z Paryża odbywał wycieczki po okolicach. Przebywał także w Anglii, Niderlandach i w zachodnich Niemczech. W lutym 1611 roku wyruszył w dłuższą podróż do Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, Sabudii, Włoch. W Rzymie spędził zimę i wiosnę 1612 roku i w Austrii następnie. W czasie swoich podróży przyjmowany był przez króla Anglii Jakuba I Stuarta, namiestnika Niderlandów Maurycego Orańskiego, króla hiszpańskiego Filipa III, papieża Pawła V i cesarza Macieja I Habsburga. Więc widzimy to, że miał drzwi otwarte do wielu kluczowych władców frankijskich i niemieckich. Jego pierwszą żoną była Maria Wiśniowiecka z dynastii Wiśniowieckiej, o tej, której żeśmy omawiali.
córka Konstantego Wiśniowieckiego, którego ojcem był starosta żytomierski, również o imieniu Konstanty. Ten był synem Iwana Wiśniowieckiego i młodszym bratem Dmitra Wiśniowieckiego Bajdy. Dmitr Wiśniowiecki Bajda, nazywany jako Dmitro Iwanowicz Wyszniowiecki, przez kozaków zwany Bajdą, był kozackim atamanem. Więc już mamy, widzimy pochodzenie dokładnie Wiśniowieckich. Tak. Bajda był awanturnikiem i jest bohaterem jednej z najbardziej znanych ukraińskich pieśni narodowych, Piśnia pro Bajdu. Słowo kozak lub kozak, i to też możemy przeczytać, według Aleksandra Bricknera jest pochodzenia tatarskiego, czyli i wykłada się jakoby chudy pachołek zdobyczy sobie szukając, nikomu poddany, za pieniądze komu chce służy. Wszelkie nazwy starszeństwa, czyli ataman, esał i tak dalej, broni, ubioru, koni, żywności, urządzeń, były u kozaków tatarskie. Więc całe źródłosłowie jest tatarskie, a więc czysto pochodzenie semickie. W wielu językach tureckich słowo to oznaczało najemników, żołnierzy, rozbójników stepowych, a szerzej wygnańców bezdomnych i awanturników, czyli tacy, którzy nie mają swojego narodu. Kozaków, zbójników odnotowano w Polsce pierwszy raz w roku 1388. Zapisano również, że uchodzili za Mahometan, czyli islamistów. Wszystko to sugeruje, że kozacy wywodzą się wprost z ludów semickich i przypuszczalnie są potomkami Chazarów, państwo Żydów chazarskich. Czy więc ród Sobieskich także był pochodzenia semickiego? Maria Wiśniowiecka dość szybko zmarła i Jakub Sobieski poślubił Zofię Teofilię Daniłowiczównę z rodu Daniłowiczów, Herbu Sas. To właśnie jej synem był Jan III Sobieski. To jest właśnie Herb Daniłowiczów jako Sas. Znowu mamy kwiaty Dawida znamienne, i półksiężyc. To raczej nie jest symbolika słowiańska. Mamy tu jeszcze Pawie Pióra jako dodatek. I przeczytać możemy. Dynastia ta ma pochodzić od rusińskiego bojara Daniela Daszbochowicza, który w roku 1371 otrzymał prawa miejskie z i gospodarstw polskich od węgierskiej królowej Elżbiety Bośniaczki. I znowu zobaczcie, że on otrzymuje prawa miejskie w niewiele po kataklizmie. To jest raptem 24 lata. Czyli coś, co nawet w latopisach litewskich jest napisane, że jak szli na południe, południowy wschód, to tam było pusto. Mówili, kamień na kamieniu nie stał, nic drewnianych budowli nie było, przejmowali wszelkie domy i ziemi. Czy właśnie nie o takim rozdawaniu głosił przytoczony wcześniej cytat z powieści Minionych lat Nestora? I tu jeszcze raz ten sam cytat. Rzekli Rusi, Przudowie, Słowianie, Krywicze i Wesołowie, ziemia nasza wielka jest i obfita, a ładu w niej nie ma. Pójdźcie więc rządzić i władać nami. I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi, wzięli z sobą wszystką Ruś i przyszli do Słowian. Najprzód i obwarowali gród Ładogę i siadł Ruryk najstarszy w Ładodze, a drugi Sineus w Białym Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych waregów nowogrodzianie nazwani zostali Rusią i są dziś ludzie nowogrodcy rodu waregskiego, a pierwej byli Słowianami. Po dwóch zaś latach umarł Sineus i brat jego Truwor i objął Ruryk sam wszystką ziemię i przyszedłszy nad Ilmeń, obwarował gród nad Wołochowem i nazwał go Nowogród. Ten Ruryk to jest założyciel dynastii Rurykowiczów. I osiadł w nim jako książę i rozdawał dostojnikom swoim włości i grody. Mamy taki cały czas przykład rozdawania dostojnikom włości i grodów. A w tych grodach Waregi są przybysze, zaś pierwsi osadnicy są w Nowogrodzie Słowianie. Myśmy byli jako pierwsi, a oni tam przybyli i rozdawali nasze miasta i grody. Kanclerz Andrzej Chryzostom Załuski w latach 1703-1711 utwierdził, że śmierć władcy Jana III Sobieskiego spowodowało podanie nadmiernej ilości rtęci przez królewskiego lekarza żydowskiego Jonasa. Chyba nie może to już być tylko przypadek, że w otoczeniu Sobieskich natykamy się przeważnie na półksiężyce i gwiazdy Dawida. Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie.
a tron po nim przypadł Augustowi II Mocnemu z saskiej, czyli niemieckiej dynastii Wettinów, urodzonemu w Dreźnie. I teraz już dochodzimy do kolejnego wątku, czyli do sprawcy rozbiorów Polski. Jak już wspomniałem, August II Mocny był synem Jana III Wettina i Anny Zofii Oldenburg. Cesarz rzymski Leopold I Habsburg namówił Augusta do ubiegania się o koronę polską. Spisano dla niego program polityczny pod tytułem Jak Polskę przekształcić w kraj kwitnący i cieszący się szacunkiem u sąsiadów. Jako element strategii zdobycia korony polskiej 2 czerwca 1697 roku w Wiedniu musiał przejść na katolicyzm. Jednak mimo to i tak zachował zwierzchnictwość nad kościołem luterańskim w Saksonii, którą utrzymywał za pomocą tajnej rady. Więc widzicie, jak to można szybko zmienić wiarę. Przewodnictwo Corpus Evangelicorum, ciało reprezentujące protestantów w Rzeszy Niemieckiej w parlamencie cesarskim, na Sejmie Rzeszy, Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, coś na wzór dzisiejszego Parlamentu Europejskiego, który był najwyższym organem reprezentacji wasali cesarskich Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wywodzącego się bezpośrednio od zwoływanego przez władców niemieckich od X wieku Hoftagu. To był zjazd nadworny, który w XV wieku przybrał ostateczną formę Sejmu, działając permanentnie jako Sejm, nieustający aż do końca istnienia I Rzeszy, czyli do roku 1806. A więc od 1663 roku sprawował nadal on poprzez swego kuzyna Johanna Georga von Arnima, żyjącego w latach 1656-1721, księcia Sachsen-Weippenfels. Będąc nawet królem, obiegając się o koronę polską, będąc królem, dalej był, sprawował pieczę nad Sejmem Rzeszy. August ruszył na Wawel, lecz wstępu do Krakowa odmówił jemu starosta Franciszek Wielkopolski, syn hrabiego Jana Wielkopolskiego, ambasadora Rzeczpospolitej w Królestwie Francji, który był stronnikiem Contiego, francuskiego księcia, który miał, ubiegał się o koronę Polski. Wielkopolski został hojnie obdarowany przez Augusta, co otworzyło jemu wrota Krakowa, jednak zasadniczo dalej to nie rozwiązywało problemu. Ustawy sejmowe stanowiły, iż ceremonię koronacji przeprowadzić można było tylko i wyłącznie przy użyciu insygniów przechowywanych w wawelskim skarbcu. Niestety w dalszym ciągu nie było do nich dostępu. Dlaczego? I przeczytać możemy. Drzwi do skarbca zamknięte były na 8 zamków, do których osobne klucze miało 7 senatorów Rzeczpospolitej, w tym wojewodowie krakowski, poznański, kaliski, wileński, trocki i sandomierski i kasztelan krakowski oraz podskarbi koronny. Jako że 6 z nich opowiadało się po stronie Contiego, drzwi nie można było otworzyć, ich wyważenie zaś poczytano by za świętokradztwo. Co zrobiono? Ostatecznie insygna wyniesiono przez wybitą w murze dziurę, pozostawiając drzwi w stanie nienaruszonym. 15 września 1697 roku elektor zaprzysiągł pakta konwenta i został wobec odmowy dokonania koronacji przez prymasa Radziejowskiego koronowany na króla Polski przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego w katedrze wawelskiej. Tym samym Niemiec został królem Polski, pogwałcając przy tym wszelkie prawa. Oni się włamali. Nieważne, że nie zdewastowali drzwi, zrobili dziurę w murze. I prawo minęli. Niezgodnie z prawem te insygna. No, był koronowany na króla Polski. Elekcję w Polsce Augusta II finansowały domy bankowe i Zachara Berenda i Lechmana i Samsona Wertheimera. A przecież nikt nie robił tego bezinteresownie. 27 czerwca 1697 roku ogłoszony został królem przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara Piotra I na sejmie elekcyjnym, gdyż większość wybrała wówczas kandydata francuskiego księcia Franciszka Ludwika Bourbon-Contiego. Dlaczego Piotr I miał przekupywać szlachtę dla dobra Augusta? Być może po części wyjaśnia to fakt odbycia już na początku roku 1698 tajnej konferencji Augusta II właśnie z Piotrem I,
w Rawie Ruskiej, gdzie umówiono plan wspólnej wojny zaszczepnej przeciwko Szwecji. Carowi zależało bowiem nader bardzo na uzyskaniu dostępu do Morza Bałtyckiego, jemu chodziło o porty. Natomiast co miał zyskać August? Co ważne, król polski rozpoczął z carem rosyjskim negocjacje traktatu o pomocy wzajemnej w razie buntu swych poddanych. No. I tutaj jest dosyć istotna kwestia, bo w zasadzie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niedawno został podobny pakt podpisany, że w razie potrzeby, czyli niepokojów społecznych w Polsce, interweniować w Polsce mogą wojska niemieckie. Tak, 1066 ustawa. Więc taki traktat mamy wprowadzony obecnie. Nielegalnie koronowany August II od początku wiedział, że narażony może być przez to na bunt, dlatego też, czytamy, doprowadził do faktycznego rozwiązania wojsk Rzeczpospolitej. W oddziałach znajdowali się starcy, brakowało broni i koni. Na pułk kawaleryjski przypadał jeden koń. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, to w Polsce stacjonowała Armia Saska, czyli niemiecka, i to ona miała utrzymywać porządek w kraju. W istocie można by to było już nazwać po imieniu okupacją. Wraz z carem Piotrem I w roku 1700 rozpoczął wojnę ze Szwecją, którą obaj sromotnie przegrali. Jednak Karol XII Wittelsbach ruszył wówczas, czyli król szwedzki, ruszył wówczas nie na Rosję, a na wykrwawioną Rzeczpospolitą i do końca 1703 roku zdołał zająć wszystkie centralne dzielnice korony z Warszawą, Poznaniem i Krakowem. Opozycyjne w stosunku do króla Augusta II okręgi szlachty zawiązały wówczas zbrojną konfederację w Warszawie, zaś na zjeździe w styczniu 1704 roku ogłoszono detronizację Augusta II, co niewątpliwie musiało się odbyć za przyzwoleniem nawet prawdopodobnie z inicjatywy Karola XII, który chciał na tronie polskim usadowić marionetkę w postaci młodego wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego. I czytamy, 12 lipca 1704 roku Sejm Elekcyjny w postaci niewielkiego zgromadzenia szlachty w otoczonym przez wojska szwedzkie Arvida Horna obozie podwarszawskim dokonała jego formalnego wyboru na króla polskiego. Po odbiciu Warszawy August II aresztował biskupa poznańskiego Mikołaja Święcickiego, który ogłosił królem Leszczyńskiego, uprowadzając go do Saksonii i osadzając w Budziszynie. A więc widzimy, że Leszczyński w zasadzie musiał pod ochroną wojska zostać koronowany i to nawet nie w Warszawie, tylko w obozie wojskowym. Wojna domowa o koronę Polski trwała jeszcze aż do roku 1706, kiedy Szwedzi zagrażali już całkowitym podbojem elektoratu Saksonii. August II Mocny abdykował wówczas we wrześniu na rzecz Stanisława Leszczyńskiego na mocy traktatu pokojowego z Altranstadt. I cytat, dopiero po rocznej okupacji i eksploatacji części Saksonii Karol XII decydował się na rozprawę z Rosją i w 1708 roku poprowadził swe armie na wschód. Lecz tam Szwedzi ponieśli 8 lipca 1709 roku wielką klęskę w bitwie pod Połtawą. Rozpoczęli wtedy szybki odwrót również z terenów Rzeczpospolitej, a wraz z nimi emigrowali z nich poplecznicy i zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego. I tu na chwilę się zatrzymamy. Zwróćcie uwagę, w zasadzie jest to walka o wpływy dwóch rodów już niemieckich, bo mamy ród Augusta Mocnego, Wettinów i ród wywodzący się od Karola XII, to jest Wittelsbachów. W to wszystko jeszcze wchodzi Piotr I, ale oni na tym nic nie tracą. Kto traci? Wykrwawiają się Słowianie. Po jednej, po drugiej stronie, w każdej z tych armii zwykłymi walczą zwykli ludzie, nie oni. August II Mocny w 1709 roku wrócił do Polski, jakby zapominając o tym, że już kilka lat wcześniej zrzekł się w uroczystym ślubowaniu polskiej korony królewskiej. Czyli wrócił jak gdyby nigdy nic i dalej chciał być królem, pomimo że abdykował. Zaczął swe nowe rządy od zawarcia z Piotrem I traktatu w Toruniu 20 października 1709 roku. Car zobowiązał się utrzymać go swoją potęgą na tronie polskim, czyli zagwarantował mu swoją armię, że pomoże mu w razie czego spacyfikować jakiekolwiek bunty.
I cytat. I zarówno udzielać mu pomocy wojskowej, jak iść mu zawsze na rękę w Rzeczpospolitej Polskiej dobrem i usługami. W istocie to już od 1706 roku ziemie polskie znajdowały się niemal pod ciągłą okupacją. Początkowo Szwedów, a następnie od 1709, kiedy to Szwedzi opuścili Rzeczpospolitą po klęsce z Rosjanami, powrócił z saskim wojskiem August II Mocny, którego, jak widzimy, wspierały również wojska cara Piotra I. Wywołana przez stronników Karola XII i Leszczyńskiego przegrana krótkotrwała wojna Rosji z Turcją wymusiła na Piotrze I w roku 1711 podpisanie traktatu pokojowego, na mocy którego car miał również wycofać swe wojska z Polski. August II, by utrzymać swą władzę w Polsce, a zagrożoną przez stronników Leszczyńskiego, ponownie wprowadził wówczas do Polski wojska saskie. Wywołało to ostry sprzeciw szlachty, widzącą w tym próbę zaprowadzenia absolutyzmu w Rzeczpospolitej. W zasadzie on już istnieje. I cytat. W 1715 roku związała się ona antysaską konfederacją tarnogrodzką, domagającą się wycofania Sasów. W październiku 1716 roku August II spotkał się w Gdańsku z Piotrem I, zabiegał tam o pomoc rosyjską w sporze z polską szlachtą. Jednocześnie w sierpniu rozpoczął w Lublinie pertraktację z konfederatami. Wobec ich fiaska zgodził się na wprowadzenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Więc kolejna pacyfikacja. I kolejny cytat. W 1719 roku August II próbował emancypacji i zawarł w Wiedniu traktat sojuszniczy z Austrią i Wielką Brytanią i zażądał stanowczo wyjścia z Rzeczpospolitej także wojsk rosyjskich, co faktycznie wkrótce nastąpiło. Na dwóch, no, trudno żeby nie, jeżeli chciał, a był, można powiedzieć, był przyjacielem Piotra I. Na dwóch sejmach w 1720 roku plany Augusta II zostały sparaliżowane przez podsycaną przez Prusy i Rosję opozycję szlachecką. To jest trochę dziwne. Wobec tego król postanowił przeprowadzić rozbiór Rzeczpospolitej. Więc tu w cytacie możemy znaleźć, że mamy kolejny moment, kiedy już jest drugi raz próba przeprowadzenia rozbiorów. A mamy to miejsce, się dzieje na 55 lat przed faktycznymi rozbiorami. I dalsza część cytatu. Jego nadworni bankierzy, Lechman i Meyer, rozpoczęli sądowanie opinii dworów europejskich w tej sprawie. Tak. Jednak Piotr I udaremnił ten plan. I tu jest właśnie to pytanie. Czy aby na pewno był to Piotr I Wielki, który udaremnił ten plan? Jednak pewne poszlaki wskazują na to, że August II o rozbiorze Rzeczpospolitej rozmyślał już znacznie wcześniej, a nawet poczynił już przygotowania do tego, więc to nie było takie rzucenie słów na wiatr z tym, aby przeprowadzić rozbiór Polski. A rozbiór Polski jedynie z kim on mógł przeprowadzić, to tylko jako Saksonia, Prusy, Rosja i Austria. Więc to są te same rody. Dokładnie, tak jak w istocie później miało miejsce. Nadszedł czas poznać pochodzenie Augusta II Mocnego oraz korzeni jego niemieckiej dynastii Wettinów. Timo, zmarły w roku 1091 lub 1100 roku, czyli tu widzimy odchyłkę około 9 lat, pierwszy znany hrabia Wettinu, niewielkiego hrabstwa, syn margrabiego Łużyc, Dytryka I oraz Matyldy, córki margrabiego Miśni Eckeharda I. Był współfundatorem katedry w Naumburgu oraz fundatorem klasztoru w Niemek, gdzie został pochowany. To jest 170 km na północny zachód od Drezna, siedziby właśnie Wettinów. Późniejszy ojciec Tima, Dytryk I, otrzymał w roku 1032 Marchię Łużycką. W jej granicach znajdowało się Drezno. Dytryk I został zamordowany przez ludzi swego szwagra, Eckeharda II. Po jego śmierci jego dobra zostały podzielone między 5 synów. Ogólnie posiadał ich 6, ale jeden został biskupem Munsteru. Ojcem Dytryka I był urodzony około 950 roku Dedo I, hrabia Wettinu. Ten zaś był synem Teodoryka I z Wettinu. Teodoryk I, urodzony około roku 916, znany ma być we Francji jako Thierry I z Wiesgału. Oficjalnie zidentyfikowano 3 możliwych ojców Teodoryka, lecz nie ma jednoznacznych dowodów na żadnego z nich. Ma być to Dedi I jako hrabia Hasegu, Burchard III, książę Szwabii lub Wolkmar I, hrabia Harsgau.
ale są pewne poszlaki, które de facto można to poniekąd odplątać. W zasadzie dwaj z nich to jest jeden i ten sam ród, tylko ten Volkmar byłby to ewentualnie inny ród. Dedi I ma być potomkiem Burcharda, księcia Turyngii, którego synowie Burchard i Bardo mieli zostać wygnani z Turyngii przez Henryka I Ptasznika w roku 913. Teraz ciekawostka. Ojcem Burcharda, tego, który miał synów Burcharda i Bardoma, był Burchard. Tego ojca miał być również Burchard. Mamy więc przez to czterech Burchardów występujących bezpośrednio po sobie. I możemy sobie to przejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest ten Dedi, tu jest Burchard III, czyli mamy Dedi I, Burchard III, tu jest ten Dedo I jako Dedi, jako Burchard, czyli jest to pomieszane, natomiast pewne rzeczy za chwilę dojdzie, że ten byłby czwartym, jako ta sama osoba tutaj, czwarta, a więc nie jest to jakiś piąty z Dedim. Ten i ten Dedi to byłaby ta sama osoba oraz ten Dedi. Dietrich to jest, Dietricho to by był syn tego Burcharda. Dlaczego? Już zaraz wyjaśniamy. Burchard III, książę Szwabii, około 915 roku do 973 z dynastii Unfrindin. Wcześniej hrabia Turgau i Zurchaugau. Był synem Burcharda II, księcia Szwabii i Regildiny. W młodym wieku został wysłany do Saksonii po zabójstwie jego ojca około 926 roku. Dziwnym zbiegiem okoliczności Burchard występujący jako drugi w chronologii jest akurat tytułowany hrabią Saksonii, ale to nie był jako Burchard II. Wedle oficjalnej informacji Burchard III miał się tam ożenić z członkiem rodu Imedinger, a z tego małżeństwa mieli zostać poczęci dwaj synowie, Burchard, hrabia Lisgau i Teodoryk, hrabia Wettinu. Jego ojciec, Burchard II, był księciem z rodu Hutfring ze Szwabii i hrabią Raeti, syn Burcharda I ze Szwabii i Litkau z Saksonii. Burchard I, członek dynastii Hutfring, był księciem Alemanii od 909 roku aż do śmierci. Posiadał również tytuł margrabiny Raeti Cretensis, a także hrabi w Terugii i Bar. Był synem hrabiego Adelberta II Illustrio Stigrau. Francuzi nazywają go Albertem II, hrabią z Turgau. Albert II miał się urodzić około roku 835 i żyć do roku 894. Jego jedyną z żon była Gizela, córka Ludwika Pobożnego z dynastii Karolingów, wnuczka samego Karola Wielkiego. Uważany jest za bezpośredniego przodka obecnej królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II z dynastii Windsorów, a także obecnego króla Belgii Filipa I Habsburga z dynastii Sasko-Koburskiej. W istocie jest to jedna z bezpośrednich gałęzi rodu Wettinów. Więc widzicie, to jest jedna i ta sama dynastia, tylko zmieniająca sobie nazwy. To nie ma wychodząca aż od Franków powiązanych z Karolem Wielkim. Windsor, to była nazwa nadana przez miejscowość, oni zmienili to z Coburg-Gotha na Windsor. No, bo tu teraz będziemy mogli zobaczyć ostatnią na przykład zmianę właśnie. Anglosasi celowo zmieniali nazwy swoich dynastii i tak współczesna dynastia Wettinów w Wielkiej Brytanii występuje jako dynastia Windsorów, a nazwę są zawdzięczają królowi Jerzemu V, który wprowadził ją dopiero w roku 1917, zamiast wcześniej używanej Sachsen-Coburg-Gotha. Nazwa wywodząca się z niemieckiego księstwa znajdującego się w cesarstwie niemieckim wówczas. Niewątpliwie zmiana nazwy była wynikiem prowadzonej wojny Anglii z Niemcami, I wojna światowa. Jeszcze za panowania ojca Jerzego V, Edwarda VII, ta sama dynastia nosiła wówczas nazwę typowo związaną z Niemcami, dynastia Sasko-Koburska. Dokładnie tak, z której ma się wywolić Filip I Coburg, Sasko-Koburskiej, czyli to jest jedna i ta sama dynastia. Matka Edwarda VII, królowa Wiktoria Hanowerska, zaliczana jest do dynastii Welfów, choć jej ojciec Edward August Hanowerski przypisany został do dynastii Hanowerskiej. W istocie jest to ciągle ta sama dynastia Welfów, a nazwę tą przyjęto dopiero od Jerzego I Hanowerskiego. Żył w latach 1660-1727, który był elektorem Hanoweru i tam też się urodził. Żoną Edwarda Augusta była Wiktoria z Saksonii Coburga Saalfeld, która z kolei była córką Franciszka z Saksonii Coburga Saalfeld,
a ten należał nie inaczej do dynastii Wettinów. Zatem matka Wiktorii Hanowerskiej należała do głównego rodu Wettinów, a to oznacza, że dynastia Windsor to w istocie w prostej linii dynastia Wettinów. Z tej samej, z której pochodził August Mocny, który przygotował nasze rozbiory. Dziadkiem królowej Wiktorii Hanowerskiej z linii ojca był Jerzy III, urodzony jako George William Frederick z dynastii Welfów. Cofając się w przeszłość linią dynastii Welfów, dochodzimy do Oberto I, zmarłego w 975 roku, władcy północnych Włoch. Co ciekawe, jego synem był Albert II. Czy to aby nie ten sam, który występuje niemal w tym samym czasie również i w dynastii Wettinów? Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że w obu przypadkach ojcem miał być Adalbert I. Więc wychodzi na to, że dynastia Wettinów i dynastia Welfów to jest jedna i ta sama, ten sam korzeń. Wszystkie istniejące portrety osób tej dynastii przedstawiają wyłącznie postacie nazywające się dawniej czarnogłowymi, mającymi rządzić całym światem i rządzą do dziś. Wróćmy teraz do wątku Jana Długosza i publikacji jego dzieła przez przedstawiciela niemieckiej dynastii Wettinów, Augusta II Mocnego, bo jest to klucz do poznania początku zakłamania naszej historii. Czy jest więc to możliwe, że dzieło Długosza zostało w czasach Niemca opublikowane po raz pierwszy w całości i nie podlegało żadnej innej cenzurze? Co ciekawe, według ogólnodostępnych informacji, kroniki Długosza miały zostać wydane w całości, czyli bez cenzury, w roku 1711. Lecz nie na terenie Rzeczpospolitej, ale w Lipsku. I w dodatku do ich publikacji przyczynił się nie Polak, nie Słowianin, ale Niemiec, niejaki Heinrich von Kissen, żyjący w latach 1666-1739. Kim on był? Dyplomata niemiecki i doradca Piotra I Wielkiego. Czy Niemcy mieliby jakikolwiek interes w tym, żeby jako pierwsi publikować naszą prawdziwą historię? Dlaczego akurat w niedługim czasie po tym, jak ponownie powrócił do Polski z wygnania i w zasadzie nie był już prawnie królem Polski, właśnie August, pojawia się ta kronika. Kissen kształcił się w Niemczech, najpierw w gimnazjum w Dortmundzie, a następnie studiował prawo w Duisburgu i w Kolonii, później językoznawstwo w Halle i historię w Lipsku. Od roku 1688 rozpoczął służbę u księcia Waldenza w Strasburgu. Jego dalsza kariera prowadziła go przez Rzym, Wiedeń, Utrecht, Essen, Genewę, Paryż i Berlin, gdzie od roku 1700 był sekretarzem saksońskiego generała von Fleminga, aż do lipca 1702 roku, kiedy rozpoczął służbę rosyjską jako prawnik i nauczyciel Aleksego, syna cara I Wielkiego, nomen omen ten, który miał właśnie tak bliskie relacje z naszym królem polskim, aż do roku 1705, kiedy to udał się do Wiednia jako ambasador. W roku 1710 został przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Nauk Pruskich. Następnie został doradcą Piotra Wielkiego. W 1739 roku chciał powrócić do Niemiec i przejść tam na emeryturę, lecz zmarł w podróży na wybrzeżu Danii. Ale zwróćmy uwagę, że w roku 1710 został przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Nauk Pruskich, a rok później wydaje kronikę polską Jana Długosza. Jest na dworze carskim, niemieckim, pruskim. Tak. On cały czas w zasadzie później przebywa cały czas nad, zresztą o czym za chwilę rozwiniemy temat i wątek, przebywa cały czas na dworze rosyjskim i tam robi naprawdę spore zamieszanie, o czym za chwilę się dowiemy. Czy zatem ktoś taki jak on miałby jakikolwiek interes w tym, żeby opublikować prawdziwą historię w istocie największego wroga Niemiec, jeśli naród ten istniałby znacznie dłużej, a przez to byłby bardziej chwalebny od jego rodzimego? Jeśli jednak połączymy pewne dalsze wydarzenia, to bardziej stanie się dla nas zrozumiałe, czy kronikę Długosza rzeczywiście znamy w takiej wersji, jaką autor ją pierwotnie napisał. Publikacja kronik Długosza przez Kissena miała miejsce zaledwie niespełna rok po tym, jak znalazł się on w gronie Królewskiego Towarzystwa Naukowego Prus. A co ciekawe, zaraz po tym został on doradcą Piotra Wielkiego. Dziwnym trafem zbiega się to również z czasem, kiedy Piotr I po przegranej wojnie z Turcją zmuszony został do wycofania swoich wojsk z Rzeczpospolitej i August II nie mógł chwilowo liczyć na jego wsparcie po niedawnym powrocie do Polski. Więc wszystko wygląda na tym, że jak przegrali tę wojnę ze Szwecją, przez stronników Leszczyńskiego
Rosja została wmieszana w zasadzie Piotr I wojnę z Turcją, którą przegrał, musiał podpisać układy. Wtedy musiały być pomysły na to, żeby zdyskredytować całkowicie Rzeczpospolitą i spróbować ją rozebrać. Thyssen dostęp do źródeł naszej historii mógł mieć jedynie poprzez Augusta II Mocnego, który w tym czasie ponownie przejął władzę w Polsce, bo od roku 1709. Być może by móc zrealizować plan rozbiorów, to potrzebował argumentów ukazujących wyższość narodu niemieckiego nad Polakami i w tym miało mu pomóc wymazanie naszej historii, a którą w XV wieku spisał kronikarz Jan Długosz. Zastanawiające jest to, że już w XVIII wieku historycy zauważyli występujące różnice pomiędzy dostępną im wersją kroniki Długosza, a znanymi cytatami mającymi pochodzić z jego dzieła u innych autorów z XV wieku. I co ciekawe, w książce Bieszka, Słowiańscy królowie Lechi, Polska starożytna, widać wyraźnie, że nasze chronologie są przesunięte aż o 1200 lat, dopiero od XIV wieku i od kroniki Długosza. Wszystkie wcześniejsze wykazują chronologie przesunięte pewnych władców aż o 1000 lat wcześniej, 1200. Wszystko wskazuje na to, że zadaniem Thyssena było nic innego jak zdyskredytowanie narodu polskiego, zwłaszcza naszą historię i wykazanie wręcz pochodzenia od prymitywnych ludów, którzy byli całkowitymi analfabetami, nie posiadającymi własnego pisma, by zachować pamięć swego pochodzenia. Niemcy mieli być tymi, którzy za sprawą naszej prośby byli tak wspaniałomyślni, że poprzez chrzest Polski, przyjęcie przez to zwierzchnictwa Cesarstwa Rzymskiego przez Mieszka I, wprowadzili nas na drogę cywilizacji. Historia Niemiec miała być wspanialsza, a przede wszystkim starsza od polskiej, a więc nasza historia nie mogła sięgać dalej wstecz do pierwszego księcia Saksonii, Ludolfa, a on pochodził z roku około 840 do 864-66. Dlatego Piast zaczyna się niewiele przed rokiem 966. Dlatego też we wszystkich wcześniejszych znanych kronikach sprzed czasów kroniki Długosza polskich Krak umiejscawiany jest przed rokiem 500, ale przed naszą erą, a od kroniki Długosza pojawia się on około roku 700 naszej ery. Tak. To jest te 1200 lat przesunięcia i dziury. Był to zabieg wręcz niezbędny, by w niedalekiej przyszłości móc bez większego oburzenia opinii publicznej, czytaliśmy wcześniej o tym sądowaniu, prawda, które zlecił, jak to będzie postrzegane w Europie na dworach, całkowicie wymazać z map Europy Rzeczpospolitą. Plan likwidacji państwa polskiego musiał zakładać dokładnie tego jeszcze za życia Augusta II Mocnego, co też i potwierdza sytuacja z roku 1720, kiedy właśnie on rzucił hasło żeby dokonać rozbioru Polski. Pamiętamy, że ten, który go namawiał do ubiegania się o koronę Polski, to Leopold I Habsburg, ówczesny święty cesarz rzymski, władca już niemal ponad połowy Europy, a jego pełna tytulatura to Leopold z Bożej łaski, uświęcony i wybrany cesarz rzymski, powieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc., arcyksiąże Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, Margrabia, Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergi, Tek, etc., książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferrerii, Kiburga, Gorycji, etc., landgraf Alzacji, Margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc, etc., pan Marchi Wendyjskiej, Salin, Port Naon, etc. Widzimy, ile już było pod władzą, zwierzchnią cesarstwa, narodu i powierzchni Europy. Aby w pełni zrozumieć rolę Thyssena w rozbiorach Polski, to należy zapoznać się z tym, co następnie wydarzyło się w kolejnych latach w Rosji za jego sprawą. Jednak następnie zauważyć należy, że w ogóle pojawienie się Thyssena w Rosji i nauczanie Aleksiego, syna Piotra I, miało miejsce zaledwie kilka lat po zdobyciu tronu przez Augusta II w Polsce i dokładnie wtedy, kiedy Szwedzi opanowali wszystkie centralne dzielnice korony. W 1710 roku, kiedy to Thyssen był już doradcą Piotra I, to zdołał zaaranżować małżeństwo niemieckiego księcia Kurlandii Fryderyka Wilhelma Kettlera z 17-letnią Anną Iwanową Romanową, która była córką Iwana V Romanowa, czyli bratanicą była cara Piotra I, wspólnie dzierżącego
tron Rosji do roku 1696 jako dwaj bracia. Nim Iwan zmarł i Piotr I przejął całkowicie władzę. Miało to zapewnić Fryderykowi powrót na tron Kurlandii, lecz nic z tego nie wyszło, bo zmarł on 21 stycznia 1711 roku w wyniku szalejącej wówczas zarazy. Tu możemy zobaczyć, o kim mówimy. To jest Piotr I, tu jest Anna, Iwan V, to już był nieżyjący, w 1698 i chodziło tu o jego córkę. Wówczas starania mające na celu przejęcie księstwa Kurlandii dla Niemców niemal legły w gruzach, ale Hisem szybko wymyślił plan B, bowiem szansę przejęcia księstwa dla Sasów upatrywał wówczas w dokonaniu tego przy pomocy szlachty Kurlandii i nieślubnego syna Augusta II Mocnego, Maurycego. Chciał więc doprowadzić do małżeństwa tej samej Anny, córki Iwana IV, z Maurycem Saskim z rodu Wettinów. To właśnie z tego powodu dopiero w roku 1711, czyli zaraz po śmierci tego, który miał poślubić tą Annę, August II uznał jego swoim dzieckiem, właśnie Maurycego, bo wcześniej nie uznawał, i jednocześnie nobilitował, nadając jemu tytuł hrabiowski. To było niezbędne, żeby on mógł poślubić ją. Jednak zabiegi te nic nie przyniosły, gdyż do ślubu ostatecznie nie doszło. Po nieudanej próbie przejęcia Inflant, działania Hisena musiały wówczas pójść dalej i skoncentrować się na przygotowaniach do próby przejęcia całkowitej władzy w Rosji. Pojawiła się taka szansa. Jedyną jego nadzieją na to była najstarsza córka Piotra I Wielkiego, również o imieniu Anna. Udało się jemu doprowadzić do jej ślubu 1 czerwca 1725 roku, czyli w niespełna 4 miesiące po śmierci jej ojca Piotra I, z Karolem Fryderykiem, księciem Holsztynu Gottorp z dynastii Holsztyn-Gottorp. Od czasu małżeństwa Karol przebywał już w czasach na dworze petersburskim i stał na czele partii holsztyńskiej powiązanej z niemieckimi interesami. Jeszcze tego samego roku został on członkiem specjalnie utworzonej 6-osobowej najwyższej tajnej rady, będącej organem doradczym carycy Katarzyny I, żony Piotra I, która objęła formalnie władzę w Rosji po śmierci swego męża w 1725 roku. Czyli widzimy, że w tym ta najwyższa tajna rada, to tak naprawdę ona sprawowała władzę, tak. A to już byli Niemcy, ani Niemcy. On to stworzył. Katarzyna się w Szczecinie urodziła jako Niemka, nie? Też. No zaraz dojdziemy, kim ona była. Tutaj to dokładnie widzimy. Umarł Piotr. Władzę formalnie przejęła Katarzyna, dlatego że i tu mamy tą córkę Annę, właśnie córkę Piotra i Katarzyny, która została, znaczy wzięła, wyszła za Karola Fryderyka. Katarzyna I wkrótce niespodziewanie zachorowała i zmarła po zaledwie 2 latach rządów, osiągając wiek 43 lat. Jej następcą miał zostać Piotr II Romanow, będący ostatnim potomkiem z rodu Romanowów w linii męskiej, wnuk Piotra I Wielkiego z ojca Aleksego Piotrowicza, tego, którego wcześniej kształcił Hisen, a który przedwcześnie zmarł w wieku 28 lat, w roku 1718. Jednak Piotr II w momencie śmierci swej babki miał zaledwie 12 lat i nie mógł samodzielnie rządzić, przez co Anna, córka Piotra, wraz z mężem weszła w skład 9 regentów rządzących Rosją w imieniu jej małoletniego bratanka. W lutym 1728 roku Anna urodziła Karolowi Fryderykowi syna Karla Petera Urlicha von Holstein-Gottorp, znanego później jako Piotr III Romanow, a niedługo później zmarła. To jest ta druga Anna. Nieżyjący Piotr, nieżyjąca już Anna, jest druga Anna. To jest Piotr II od Aleksisa, syn, ten nieletni, i Piotr III od Anny właśnie Piotrowny, która urodziła Karolowi Fryderykowi Piotra III. Co istotne, dynastia Holstein-Gottorp to kontynuacja w prostej linii niemieckiej dynastii królewskiej Oldenburgów, piastującej tron w większości Europy, czyli w pewnym momencie zmienili nazwę. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że ojciec męża Anny, Fryderyk IV Holsztyński, był kuzynem i przyjacielem króla Szwecji Karola XI z dynastii Wittelsbach. Więc kolejne kuzynostwo, więc to jest
główny trzon jest tego samego rodu. Nieletni przyszły car fizycznie znajdował się wówczas pod opieką wpływowego i najbogatszego arystokraty w Rosji księcia Aleksandra Mieńszykowa, który w roku 1727, czyli dwa lata po śmierci Piotra I, zaręczył 11-letniego wówczas Piotra II ze swoją córką 16-letnią Marią. 4 lutego lub 15 lutego, bo tu kroniki nie są zgodne, roku 1728 Piotr II przyjechał do Moskwy na koronację, która odbyła się 25 lutego, 7 marca, to jest przesunięcie według kalendarzy 1728, a ślub był zaplanowany na sierpień. W tym czasie przyjacielem Piotra II stał się 18-letni Iwan Dołgorukow, którego rodzina była skonfliktowana z rodziną Mieńszyków. Dołgorukowie za sprawą Iwana zdołali przekonać do siebie młodego Piotra II i nakłonić go do działań przeciw Mieńszykowi, którego ostatecznie młody car nakazał zesłać wraz z rodziną na daleką Syberię do Beryozowa, a ich wielkie majątki skonfiskować. Tu cytat, jakie to były majątki. 90 tysięcy poddanych, 6 miast, dobra w Rosji, Polsce, Prusach i Austrii, 5 milionów rubli w złocie w walucie i 9 milionów rubli w angielskich i holenderskich bankach. Ten majątek nie był zbierany przez nie wiadomo ile pokoleń. Ten cały majątek on zebrał za czasów swojego życia. Kim dokładnie i dla kogo Dołgorukowie walczyli o tron Rosji? Aleksander Mieńszykow miał się urodzić w Moskwie i był wychowankiem Franza Leforta, pierwszego faworyta cara Piotra I, który u błąkającego się po ulicach Moskwy Aleksandra dostrzegł siłę woli i prezentację, a które spowodowały przyjęcie go do służby carskiej jako ordynans cara. Gdy Lefort zmarł w 1699 roku, Mieńszykow został głównym faworytem i powiernikiem cara. Do cara zwracał się per mein Herz, co mogło być jednak wpływem Leforda, ale niekoniecznie. W czasie wyjazdów Piotra I z Sankt Petersburga to on kierował imperium. Po śmierci Piotra I opierał się na gwardii cesarskiej. 28 stycznia 1725 osobiście wprowadził na tron Katarzynę I i w rzeczywistości został władcą Rosji. On rządził w jej imieniu. Jego władza skończyła się w momencie, kiedy po śmierci Katarzyny I 25 maja 1727 roku doprowadził do wspomnianych zaręczyn swojej córki z przyszłym carem Piotrem II. Po zesłaniu rodziny Mieńszyków Piotr II dostał się pod wpływy Dołgorukowów. I cytat. W podmoskiewskiej posiadłości Dołgorukowów, Gorienki, Piotr wpadł w pułapkę zastawioną na niego przez Katarzynę Aleksiejewną Dołgorukową, siostrę Iwana, starszego przyjaciela Piotra II, gotową na wszystko, żeby zostać carycą. Spełniając wszystkie życzenia cara, Dołgorukowie na początku 1729 roku zdobyli nad nim nieograniczoną władzę, oddalając wszystkich swoich rywali i doprowadzając do zaręczy 14-letniego Piotra II z 17-letnią Jekateriną. Ceremonia ślubna została wyznaczona na 19 czy 6 stycznia 1730 roku, w zależności według którego kalendarza. Niespodziewanie tej samej nocy Piotr II, czyli w noc przed swoim ślubem, Piotr II, zaraziwszy się ospą, zmarł bezpotomnie. W ten sposób skończyła się już dynastia Romanów w prostej linii męskiej. To jest śmierć Piotra II i w tym momencie on był ostatnim władcą tej dynastii z rodu męskiego. Zostało już tylko z rodu, z linii żeńskiej. Natomiast ród męski tego rodu już wymarł. Można by sądzić, że tylko przez przypadek nie dochodzi do utrzymania władzy przez ród rosyjski, bo car niespodziewanie umiera. Zgodnie z testamentem Katarzyny I następcą bezpotomnym Piotrze II miała zostać Anna, córka Piotra, lecz ta już także nie żyła. Po niej kolejną w sukcesji do tronu była jej siostra Elżbieta, ale nie było to na rękę rodzinie Dołgorukich, z którego rodu pochodziła niedoszła żona Piotra II. Udało im się zwołać najwyższą tajną radę, czyli tą radę niemiecką, i przeforsować uznanie cesarzem Rosji księżnej Anny Iwanowny z rodu Romanowów, czyli od brata Piotra I z linii. Anna doprowadziła później do zlikwidowania rządu najwyższej tajnej rady, choć w rzeczywistości
raczej sama tego nie dokonała. Przed śmiercią Anna Iwanowna wyznaczyła na swojego następcę Iwana VI Antonowicza, wnuka swojej siostry Katarzyny. Teraz możemy tu zobaczyć dynastię, która już była. W zasadzie to Elżbieta była, miała prawnie przejąć koronę, ale nie ona, ją odsunięto, dano córce Iwana V, czyli bratu, córce brata Piotra I. A ta z kolei wyznaczyła na następcę Iwana IV, czyli w zasadzie od swojej siostry wnuka. Czy rodzina Dołgorukich była w ogóle rodem słowiańskim? Ojcem Iwana Dołgorukowa, przyjaciela Piotra II, był Grzegorz Fiodorowicz Dołgoruków. Żył w latach 1657-1723. I cytat. Rosyjski generał, dyplomata, książę, poseł rosyjski w I Rzeczpospolitej w latach 1701-1706, 1709-1712 i 1715-1721. Senator, tajny radca dworu. No, kolejna rzecz, jak widzimy teraz właśnie, jakich posłów mieliśmy, nie? Z Rosji, między innymi, agentów. Kolejny cytat. Będąc osobistym doradcą Piotra I, był faktycznie autorem kursu rosyjskiej polityki wobec Polski na początku XVIII wieku. W 1704 roku był inicjatorem zawiązania Konfederacji Sandomierskiej w obronie zagrożonego tronu Augusta II, czyli działał w interesach niemieckiego władcy. Po zawarciu pokoju w Altranstadt w 1706 i abdykacji Augusta II opuścił Rzeczpospolitą. Czyli w zasadzie wtedy, kiedy Niemcy musieli opuścić Polskę, on też uciekł. No, widocznie był narażony na represję. Cytuję dalszy ciąg cytatu. Po zawiązaniu antysaskiej Konfederacji Tarnogrodzkiej w 1715 roku, która podkopała pozycję Augusta II, wystąpił w roli mediatora pomiędzy konfederatami i monarchą. Dzięki swoim zręcznym posunięciom dyplomatycznym nie dopuścił do wmieszania się w konflikt państw trzecich i 13 lipca 1716 roku wystąpił na kongresie w Liblinie jako jedyny arbiter wewnętrznego sporu Rzeczpospolitej. No to świetnych mieliśmy tych arbitrów. Pomagał mu w tym rosyjski rezydent przy hetmanie sieniawskim Aleksy Daszkow. I teraz pytanie, w jakich interesach? Czy oni na pewno nasze interesy jako arbitrzy brali pod uwagę, czy raczej nie nasze interesy? W roku 1716 sprowadził wojska rosyjskie do Polski na życzenie Augusta II, czyli to, co wcześniej żeśmy już podawali, czyli ta osoba właśnie sprowadziła je bezpośrednio. Był głównym architektem traktatu warszawskiego podpisanego 3 listopada 1716 roku, którego postanowienia zatwierdził Sejm Niemy 1 lutego 1717. Trudno jest sobie sprawdzić, co oznacza i czym był Sejm Niemy. To ciekawa też wątek. Nie mamy aż tyle czasu. Kolejna, dalsza część cytatu. Został odznaczony orderem Orła Białego. Jest to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczpospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych, mających działać w interesie Polski lub coś dla naszego dobra. Natomiast ten ewidentnie działał na rzecz dobra Augusta, czyli i w zasadzie władcy króla, już nawet nie króla, który sam oddał, Niemcy, ale ponownie wracał i za to otrzymał order Orła Białego. Dzieci swoje Dołgoruków wychowywać kazał u warszawskich teatynów, a pod koniec lat 20. cały klan Dołgorukowów rozpoczął w Rosji walkę o zmianę ustroju państwa. W zasadzie to była walka o władzę, bo to ma miejsce już po śmierci Piotra I. Co ciekawe, o jego przodkach wiadomo jedynie tyle, że był synem Fiodora Fiodorowicza Dołgorukowa. Tyle. Nie ma żadnych śladów po tak, nazwijmy to, znacznej osoby. Jego ród, no, dziwne, nie ma początku żadnego. Nic nie wiadomo, kim był, co był i skąd się w ogóle wziął. Anna Iwanowa Romanow w 1730 roku została carycą Rosji i w tym czasie do Sankt Petersburga
gdzie przyniosła ona wówczas stolicę, przybył również i Ernest Jan Buchren wraz z rodziną. Był on synem Karola von Buchrena i Katarzyny Jadwigi van der Rapp. Anna Iwanowa, rezydując w Mitawie, nie interesowała się zbytnio sprawami państwa, pozostawiając to swoim doradcom, a głównie właśnie Ernestowi Janowi Buchrenowi, który już 14 lat wcześniej, bo od roku 1716, został wybrany przez nią na swego doradcę i faworyta, mniej lub bardziej oficjalny kochany. Będąc pod silnym wpływem Ernesta, otaczała się głównie Niemcami, których sprowadzał on na dwór rosyjski, sprawując de facto władzę w jej imieniu. Czyli Niemcy już, można powiedzieć, udało im się w 1730 roku nieformalnie jeszcze przejąć władzę w Rosji. Tu mamy dalszy ciąg. Widzimy Anna Iwanowa Romanow, to jest ta osoba, czyli córka Iwana V, brata Piotra I, cara. Stanął on także na czele tajnej kancelarii i trzyosobowego carskiego gabinetu, w skład którego wchodził jeszcze hrabia Burchard Christoph von Munisz. Znalazł się w Rosji za namową Grzegorza Dołgorukiego, co już może pomału nam świadczyć pochodzenie Dołgoruk. I Andrzej Iwanowicz Ostermann, Heinrich Johann Friedrich Ostermann z Bochum. I te osoby, jak widzimy, formalnie rządziły Rosją, sami Niemcy. Teraz już raczej nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, kim byli Dołgorukowie i o czyje interesy tak naprawdę dbali. Dobra znajomość rodziny Dołgorukich przez Burcharda nie przeszkodziła jemu w zesłaniu ich całego rodu na Syberię. W tym czasie ważniejsze stanowiska w państwie przejmowali Niemcy inflantcy. Ernest Jan Buchren po otrzymaniu tytułu hrabiowskiego przybrał herb i nazwisko książąt francuskich Bironów. Zlikwidował on rząd Najwyższej Tajnej Rady, choć jak wiemy formalnie przypisywane było to Annie i rozpoczął dyktaturę jednego ministra, która nazwana została Bironowszczyzną. Kissen w 1726 roku zajmował w Rosji stanowisko w Ministerstwie Wojny, ale w 1732 roku został odwołany przez Annę, choć najprawdopodobniej dokonał tego sam Buchren. W 1733 roku Ernest otrzymał tytuł hrabiego Rzeszy od cesarza Karola VI Habsburga, co miało miejsce zaraz po śmierci króla Polski Augusta II Mocnego. Najwyraźniej misja Hissena dobiegła wówczas końca, a główny cel nie udało się osiągnąć za czasów pomysłodawcy rozbiorów Augusta II Mocnego. Buchren był książkowym przykładem tyrana. Jego rządy były pełne surowości, terroru, nadużyć podatkowych i biurokratycznych. Doprowadzały do lokalnych buntów i powstań chłopskich, które bezwzględnie tępił. Aby robić to efektywnie, to jako pierwszy stworzył podwaliny bezpieki w postaci Urzędu Tajnej Kancelarii do Spraw Śledczych, na której czele umieścił lojalnego jemu Aleksandra Uszakowa. Cytat. Był przeczulony na punkcie możliwości utraty swojej pozycji. Wszczynał procesy polityczne i był inicjatorem wielu intryg dworskich. W tym czasie w Polsce August II Mocny zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1733 roku wśród wielkich cierpień, przeklinając przy tym Polskę oraz doradców, którzy go do niej sprowadzili i żebrząc o litość. I ostatnie jego słowa to: całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem. Boże, zlituj się nade mną. I cytat. August został pochowany w katedrze wawelskiej. Wnętrzności króla złożono w kościele kapucynów w Warszawie, natomiast jego serce spoczęło w kościele dworskim w Dreźnie. Także tam do końca był związany z Niemcami. Po śmierci Augusta o koronę zaczął się ubiegać wygnany w 1709 roku Stanisław I Leszczyński. Na wygnaniu przebywał on początkowo u swego poplecznika, króla Szwecji Karola XII z dynastii Wittelsbach. Od tego czasu podejmował próby destabilizacji Rzeczpospolitej, by obalić Augusta II Mocnego. W czerwcu 1713 roku wysłał nawet do Polski wysłannika z pieniędzmi przeznaczonymi na wywołanie zamieszek. Następnie na czele kilkudziesięciu tysięcy Tatarów, Hana Kaplana I Gireja, wojsk tureckich i dragonów szwedzkich przeprawił się przez Prut i stanął pod Chocimiem,
lecz wyprawa ostatecznie zakończyła się fiaskiem. Jeżeli był Słowianinem, wywodzącym się tak jak my, czy mógłby przyjść z Tatarami pod Chocim, jaki miałby wpływ na ludy semickie? Czy słuchałyby? No nie. Po nieudanej wyprawie 4 lipca 1714 roku Leszczyński przybył do dziedziczonego przez władców szwedzkich księstwa dwóch mostów, Niemcy zachodnie przy granicy z Francją. Karol XII uczynił go księciem z upoważnienia, z francuskiego Prince Par Delegation, które jednak zmuszony był opuścić w styczniu 1719 roku, przenosząc się wówczas do Francji. We francuskim Wisborgu zamieszkiwał do roku 1725, kiedy to jego córka Maria Leszczyńska za sprawą markizy de Prie, córki bogatego finansisty Etienne Berthelot de Plenela, została poślubiona przez króla Francji Ludwika XV z dynastii Bourbonów. Było to przedłużenie w prostej linii frankijskiej dynastii Kapetyngów. Kiedy przeniósł się do zamków w Hamburg i przebywał tam już do roku 1733. Mamy zdjęcie tego zamku. Mhm. Bardzo mały. Jedyny syn Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV, Ludwik Ferdynand Bourbon, poślubił później, bo 9 lutego 1747 roku, Marię Józefę Wettin z dynastii Wettinów, córkę Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. Co w tym dziwnego? To, że August III Sas, ojciec Marii Józefy Wettin, Stanisław I Leszczyński, dziadek Ludwika Ferdynanda Bourbona, mieli zażarcie walczyć o tron Polski w latach 1733-1736. W naszych oczach walczyli. No, teoretycznie mieli, powinni być wrogami sobą, a teraz tak. Dochodzi do mariaży i łączenia swoich potomków. W 1733 roku Stanisław Leszczyński pojechał do Warszawy na elekcję, gdzie 12 września 1733 roku został wybrany przez 11 697 głosów szlachty królem Polski. Co się dzieje? Nim to jednak nastąpiło, to Sejm Konwokacyjny 22 maja 1733 roku przyjął uchwałę o wykluczeniu cudzoziemskich pretendentów do korony Polski, czyli żeby żaden wprost wywodzący się z zagranicy książę czy przedstawiciel nie mógł zostać królem Polski. Przeciwnikiem Leszczyńskiego do tronu był syn Augusta II Mocnego, August III Sas, urodzony w Dreźnie jako Fryderyk August II z dynastii Wettinów. Zaraz po śmierci ojca zawarł traktat z Karolem VI Habsburgiem, cesarzem rzymskim, arcyksięciem Austrii, królem Węgier i Czech, w którym w zamian za poparcie swej kandydatury uznał jego sankcję pragmatyczną. No, można przeczytać sobie, o co to chodziło. To chodziło o dziedziczenie, żeby nie utracić tronu, jeżeli nie ma się potomka męskiego, to wprowadzała się sankcję pragmatyczną, która pozwalała utrzymać władzę z potomków rodu żeńskiego. Dogadał się również z carycą Anną Iwanowną, a w zasadzie ze znanym już nam Ernestem Janem Bironem, któremu zgodził się oddać w Lenno Kurlandię, czyli przehandlował za poparcie, żeby zostać władcą w Polsce, oddał Kurlandię. Dzięki temu 11 sierpnia nastąpiła zbrojna interwencja Rosji, która wspierana przez dyplomację Austrii i Saksonii wprowadziła do Polski 32 tysiące żołnierzy. Po tym jak 12 września 1733 roku w Warszawie Stanisław Leszczyński wybrany został przez 11 697 szlachty królem Polski, to już 29 września na Pragę dotarły wojska rosyjskie. 5 października stronnicy Sasa pod osłoną korpusu rosyjskiego generała Piotra Lacy ogłosili Augusta III królem Polski we wsi Kamion na Pradze, czyli nawet nie w samej stolicy. Kandydata poparło zaledwie 906 stronników. 10 października do Warszawy wkroczył korpus wojsk rosyjskich, a 1 listopada 1733 August zaprzysiągł pakta konwenta. Do końca roku 1735 trwała wojna domowa o sukcesję, nim Leszczyński został zmuszony do abdykacji w 1736 roku. To jest godło Augusta, króla Polski.
August III Sas z dynastii Wettinów panował w Polsce do roku 1763, kiedy to zmarł w Dreźnie i w tamtejszym kościele dworskim został pochowany. Jego żoną była Maria Józefa Habsburżanka, córka króla Niemiec, świętego cesarza rzymskiego, króla Czech i Węgier, arcyksięcia Józefa I Habsburga, syna Leopolda I Habsburga z dynastii Habsburgów, z którą miał 14 dzieci. W okresie panowania Augusta III nastąpiło już faktyczne rozczłonkowanie i podział Rzeczpospolitej. Podzieliła się ona na niemal suwerenne państwa magnackie z własną armią, formalnie tylko pozostające w granicach królestwa. Czyli to tak jak niedawno nasz członek rządu też coś powiedział, co jest w Polsce. Już nie ma nic, tak? Tak. Kamieni kupa. I że tylko jest formalnie jako kraj. Dla przykładu prywatna armia rodu Czartoryskich tylko niewiele ustępowała liczebności armii królewskiej, będąc jednak przy tym znacznie lepiej wyposażona i wyszkolona. Co ważne to, że od roku 1736 żaden sejm nie doszedł już do skutku, a panował on aż do roku 1763, czyli niemal 30 lat. Tu mamy portrety Leopolda Habsburga, Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki, wnuczki Leopolda, a żony Augusta. W Rosji po śmierci Anny Iwanowej w 1700, bo wracamy teraz do Rosji, w Rosji po śmierci Anny Iwanowej w 1740 roku władzę natychmiast przejął Ernest Jan Büchren, ale szybko został obalony przez spisek dworski, na czele którego stała córka Katarzyny, Anna Leopoldówna, a dokładniej Elżbieta Katarzyna Krystyna von Mecklenburg-Schwerin, urodzona w Rostocku. Wówczas żona niemieckiego księcia Antoniego Ulryka Raubschweig-Wolfenbüttel. Na rozkaz Anny w nocy 9 listopada 1740 roku Ernest Jan Biron został aresztowany przez żołnierzy feldmarszałka Burharda Munnicha. I znowu zobaczcie, feldmarszałkiem rosyjskim jest Niemiec, Burkhard Minnich, chyba że to jest typowo słowiańskie nazwisko, może nie wiem, zamknięty w twierdzy Schlissenburg, a kilka dni później dekretem nowej regentki oskarżony o zbrodnię zdrady stanu. Anna Leopoldówna rozpoczęła sprawować władzę jako regentka swojego syna Iwana VII Romanowa, któremu właśnie miał być dedykowany tron. Choć w istocie była to już dynastia Welfów, ta sama dynastia, która panowała już we Włoszech i Niemczech. Możemy teraz zobaczyć. W carskiej Rosji mamy godło czarnego orła dwugłowego, to jest właśnie tak. Niemiecki. To jest Anna Leopoldówna, córka zmarłej Katarzyny i poprzejęła po Annie, obalając, a to jest jej syn. Osadzony przez powołaną na prędce komisję został skazany na śmierć przez poćwiartowanie. Anna Leopoldówna, czyli Elżbieta Katarzyna Krystyna von Mecklenburg-Schwerin, zmieniła jednak ostatecznie orzeczenie sądu i skazała Birona na zesłanie. Książę utracił wszystkie godności, urzędy, majątki i został 13 czerwca 1741 roku pod strażą wywieziony do Pełymu w guberni Tobolskiej. Na Syberii miał przebywać do swojej śmierci. W Kurlandii i Senegalii, mimo próby ustanowienia nowym księciem feldmarszałka Ludwika Ernesta von Braunschweig-Lüneburg-Bevern, nastało kilkunastoletnie interregnum, czyli brak władzy. Państwem zarządzała Rada Książęca, której przewodniczył Landhofmeister Krzysztof Fryderyk von Sacken-Apriken. Nazwiska to ma. To się dzieje wszystko w granicach Rosji. Rok później do kolejnego spisku doszło za sprawą Elżbiety Piotrówny, córki cara Piotra I, czyli ta, która została przez Długorukowów odsunięta, rodzonej córki Piotra I Wielkiego, której nie podobało się panoszenie na dworze carskim wielkorządców niemieckich, sprawujących regencję nad nieletnim Iwanem VI. Pomimo tego, że pozbawiła władzy kilku Niemców, piastujących wysokie urzędy, no to mamy słowo określenie piastujący, to ich wpływy nadal utrzymywały się w Rosji. Elżbieta, nie będąc sympatyczką Niemców, to nie wiedzieć czemu z jakiegoś powodu Niemcowi Ernestowi Janowi Bironowi nieco ulżyła i złagodziła jego wyrok, zmieniając zesłanie na areszt domowy. I cytat: zdetronizowany książę kurlandzki osiadł w Jarosławiu nad Wołgą, gdzie miał do dyspozycji pałac ze służbą,
bibliotekę oraz stadninę koni. Mógł też urządzać polowania. Pozostawał jednak cały czas jako więzień stanu pod kontrolą i nie miał prawa powrotu do stolicy Rosji. I tu mamy właśnie to, co się wydarzyło. Elżbieta miała dość Anny panoszącej się, która wprowadzała Niemców. W zasadzie to ona była Niemką, bo urodziła się w Niemczech. Tylko pochodzenie, część krwi, można powiedzieć, Rurykowiczów wpłynęło w niej jako córki Katarzyny, a w istocie była córką niemieckiego władcy. I ona przejęła w tym momencie władzę w Rosji. Elżbieta niemal zniweczyła całkowicie plany Niemców dotyczące przejęcia tronu rosyjskiego, gdyż w roku 1757 włączyła Rosję do wojny siedmioletniej toczonej przez Austrię i Francję przeciw Prusom. Walka rodów frankijskich i niemieckich o sukcesję, o wpływy. Wojska rosyjskie zajęły wówczas cały Królewiec i całe terytorium aż po Berlin, doprowadzając w roku 1762 do sytuacji bliskiej kapitulacji króla Prus, Fryderyka II Wielkiego. Lecz wówczas kolejny raz pojawia się dziwny zbieg okoliczności, bo Elżbieta niespodziewanie nagle umiera. Jej prawowitym następcą zostaje Piotr III, urodzony jako Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp, po ojcu niemiecki książę Holsztynu, syn Anny Piotrówny, córki Piotra Wielkiego i Karola Fryderyka Holsztyńskiego, którego na następcę Elżbieta wyznaczyła jeszcze 20 lat przed swoją śmiercią. Był jej wtedy siostrzeńcem. Tu widzimy, to jest ten Piotr III. Ale on był jeszcze nieletni. Dla Birona, Ernesta Jana Bychrena, mającego już 72 lata, sytuacja diametralnie się wówczas zmieniła, gdyż nowy car pozwolił jemu wrócić do Sankt Petersburga, a co najważniejsze, ułaskawił go i zwrócił urzędy oraz ordery. Również dla Prus, czyli dla Niemców, była to arcyważna zmiana, bowiem Piotr nakazał wówczas natychmiastowy odwrót zwycięskiej armii rosyjskiej. Więc znowu, nie działał w interesie Rosji, jako Rosji narodu, tylko działał w interesie i w interesie Niemiec. Żoną Piotra III była Sofia Fryderyka Augusta zu Anhalt-Zerbst-Dornburg z niemieckiej dynastii askańskiej, którą poślubił jeszcze w roku 1745, a która przechodząc później na prawosławie przyjęła bardziej rosyjskie imię Katarzyna II Aleksiejewna. To ta słynna caryca Katarzyna. Tak. To, co się sprzeciwia, ja myślałem, że to chodzi o tamtą pierwszą, ale to chodzi o tą. Nie, to jest ta. Zaledwie 6 miesięcy po objęciu tronu przez jej męża dokonała zamachu stanu wraz ze swoimi zwolennikami. Piotr III został zamordowany, a Katarzyna II 9 lipca 1762 roku objęła formalnie władzę w Rosji. Ona dosyć sprytnie zrobiła, bo ani on, ani ona nie znali języka rosyjskiego. Ona dosyć szybko nauczyła się języka rosyjskiego, on nie. Przyjęła prawosławie, więc zmieniła imię na Katarzyna i ten zamach stanu polegał na tym, że ona stwierdziła, że dlaczego, znaczy podburzyła można władców i to rosyjskich do tego, że nimi będzie rządził Niemiec. Więc wykazując, że ona jest Rosjanką, no przecież zna rosyjski imię Katarzyna, a on jest Niemcem. W ten sposób doszło do przewrotu. Biron ponownie na tym skorzystał, bowiem już w roku 1763 został przywrócony na księstwo Kurlandii i Senegali, gdzie od kilku lat rządził syn Augusta III Sasa, Karol Christian Wettin. Po odzyskaniu władzy Biron szybko zaczął wprowadzać w państwie kurlandzkim rządy absolutystyczne. Podjął się budowy okazałych rezydencji pałacowych i w Mitawie i Rundale. Jednak już jako człowiek wiekowy nie był w stanie sam sprawować władzy i w istocie sprawował ją w jego imieniu syn i następca, Piotr Biron. W 1769 roku Ernest Jan Biron zrezygnował z dalszego panowania i abdykował. Zmarł w Jelgawie w roku 1772 w wieku 82 lat. Poza Piotrem, który został księciem Kurlandii i Senegalii oraz Żagania, widzicie, w ziemię na terenie Polski, to bardzo daleko, bo to jest zachodnia część. Zachodnia, prawie na granicy niemieckiej.
Także gdzie mamy inflanty, a gdzie żagań. Także on miał wszędzie różne włości. To Biron miał jeszcze dwójkę dzieci, Jadwigę Elżbietę, żonę tajnego radcy dworu rosyjskiego Aleksandra Czerkasowa i Karola Ernesta Birona, generała majora wojsk rosyjskich, pana Nasycowie, założyciela śląskiej linii książąt Bironów von Kurland. Czyli von Kurland do Kurlandii, nazwa od dotycząca, a to miała być linia książąt panujących na terenach już z nami związanych, na Śląsku. W tym momencie Niemcy sprawowali już władzę nad wszystkimi sąsiadami Polski. Austrią, dynastia Habsburgów, Józef II Habsburg, arcyksiąże Austrii w latach 1765-1790, król Niemiec 1764-1790, święty cesarz rzymski 1765-1790, król Czech i Węgier od roku 1765 do 1790, czyli do śmierci. Prusami dynastia Hohenzollernów, Fryderyk II Wielki, król Prus od roku 1740 do 1784. Rosją dynastia Askańska, ród niemiecki panujący w Brandenburgii, Saksonii oraz kilku pomniejszych księstwach. Katarzyna II Wielka od 1762 do 1796. Szwecją, czyli sąsiadami, w zasadzie kolejny z naszych sąsiadów, dynastia Oldenburgów, linia Holstein-Gottorp, Adolf Fryderyk, 1751-1771. Co więcej, w Wielkiej Brytanii królem był Jerzy III, urodzony jako George William Frederick. Nomen omen z niemieckiej dynastii Welfów, panował w 1760-1820. Więc teraz już widzimy, że w zasadzie nie miał nam kto nam pomóc. Wszędzie byli Niemcy. Wybory Polski zostały dokonane w latach 1772-93-95. Wszystkie trzy miały miejsce za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, panującego u nas w latach 1764-1795 z dynastii Poniatowskich, herbu Ciołek. Według oficjalnej genealogii dynastia ta wywodzić się miała z włoskiego rodu Torellich, a ten z kolei korzeniami ma sięgać i wywodzić się z pierwszej niemieckiej dynastii Ludolfingów. A więc mamy kolejny nie wywodzący się z rodu słowiańskiego, czyli o jasnych oczach, jasnych włosach. Jak widzimy, to nie Prusy, Rosjanie i Austro-Węgry, czyli narody, państwa rozebrały Polski, a w istocie wyłącznie niemieckie dynastie w ich imieniu. Katarzyna II Wielka, cesarzowa Rosji 1762-1796, urodzona jako Sofia Fryderyke Auguste zu Anhalt-Zerbst-Dornburg w Szczecinie, z niemieckiej dynastii askańsko-oldenburskiej. Jej ojcem był Christian August z niemieckiej dynastii askańskiej, a matką Joanna Elżbieta Holstein-Gottorp z niemieckiej dynastii oldenburskiej. Fryderyk II Wielki 1740-1786 z niemieckiej dynastii Hohenzollern, a rozbiorów w imieniu Prus dokończył jego następca i kuzyn Fryderyk Wilhelm II z tej samej dynastii, panujący w 1786-1797. Austro-Węgry znajdowały się wówczas w rękach niemieckiej dynastii Habsburgów, czyli Józef II Habsburg, panujący w 1765-1790, i Franciszek II Habsburg, urodzony we Florencji, panujący 1792-1804. Dzieła kończącego sprawę istnienia państwa polskiego dokończono za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, który już wspominaliśmy, panował 1764-1795, z rodu Poniatowskich, herbu Ciołek. Ojciec jego, również Stanisław, studiował w Wiedniu. Potem zaciągnął się do armii austriackiej, księcia Eugeniusza Sabałuckiego, walczącego przeciw Turkom. Podczas wojny północnej był on na służbie Karola XII, Szweda, jako oficer wojsk szwedzkich i dyplomata dosłużył się stopnia generała. Po klęsce Szwecji w wojnie z Rosją przeszedł na stronę Augusta II Mocnego. Wykorzystując swoje zdolności polityczne, dorobił się znaczącego majątku, a później wrzenił się wpływową rodzinę Czartoryskich i stał się jednym z filarów stronnictwa
familii. Widzimy, że dla niego nie było znaczenia, czy walczy dla Austriaków, tak, czy dla Szwedów. Dlaczego? Dlatego, że narodowość się nie liczyła. On to robił dla Niemców. Tak. On był, wspierał swoich, bo i tu niemiecka dynastia, tu niemiecka dynastia. I zaraz do czegoś jeszcze dojdziemy. Stanisław Poniatowski z małżeństwa z Konstancją Czartoryską doczekał się licznego potomstwa. Najbardziej znanym jego synem był król polski Stanisław August Poniatowski. To jest właśnie Stanisław August Poniatowski. I teraz przypomnijmy sobie to cytat odnoszący się do kozaków. Pamiętamy jeszcze, kim mieli być ludzie nazywani kozakami? To kozak lub kazak według Aleksandra Bricknera jest pochodzenia tatarskiego i wykłada się jakoby chudy pachołek, zdobyczy sobie szukając, nikomu poddany, za pieniądze komu chce służy. Tak, ciołek. W wielu językach tureckich słowo to oznaczało najemników, żołnierzy, rozbójników stepowych, a szerzej wygnańców, bezdomnych i awanturników. Dlatego sobie mogli obojętnie komu służyć, byleby władca był ze słusznej linii. Teraz zwróćmy jeszcze uwagę, to są dawne wizerunki kozaków, które zawsze przedstawiają czarnogłowych. Czy mogą oni być w istocie potomkami Chazarów? No na pewno. A czy mogą być potomkami Słowian? Raczej nie bardzo. To dzisiaj Ukraina jest taka, można powiedzieć, podszyta tymi kozakami też. To są wizerunki wcześniejsze właśnie. Piotr Doroszenko jako hetman kozacki, Dmitry Wiśniowiecki Bajda jako ataman kozacki, Jakub Szach jako ataman kozacki. Za każdym razem mamy tak zwanych czarnogłowych, jak oni siebie sami nazywali, o ciemnych oczach. Nigdy nie przedstawia wyglądu fizycznego typowego Słowianina o jasnych oczach i o jasnych włosach. Jak widzimy, rozbiory Polski przeprowadzone w latach 1771, 1792 i 1795 w istocie były dokonywane przez samych Niemców, sprawujących wówczas władzę we wszystkich trzech krajach dzielących pomiędzy sobą nasze ziemie. Dowody wskazują na to, że zalążek tego miał już miejsce niedługo po roku 1348, kiedy to podczas ostatniego kataklizmu władzę nad Polską utracili Piastowie. Następnie w dużej mierze przyczynił się do tego August II Mocny, niemiecki król Polski, który realizację tego rozpoczął poprzez dyplomatę Heinricha von Hissena. August II z pewnością liczył na to, że będzie to jeszcze za jego życia. Być może doszłoby do tego, gdyby nie pewne okoliczności związane najpierw z dojściem do władzy księżnej Anny Iwanowny, a następnie nieoczekiwany spisek Elżbiety, córki Piotra I Wielkiego, która była bliska całkowitego zniweczenia niemieckiego planu pełnej dominacji w Europie Środkowej. Nagle zginęła, tak? Tak, tak, nagle. Zginęła, a Rosjanie się wycofali. Za sprawą niemieckiego władcy. Tak. I tak to właśnie wyglądało w odniesieniu rozbiorów, jak faktycznie to jest, a jak pokazuje w krótkim sloganie historia nauczana w szkole. Mówi się nam, że to dokonali, tego Niemcy, Austriacy i Rosjanie, a tymczasem jak zagłębimy się w to w szczegółach, to okazuje się, że dokonali tego Niemcy, Niemcy, Niemcy. Dokładnie, ale też wiele osób to zauważa. To znaczy, nie za bardzo się układa jedna rzecz. Antagonizują nas z Rosją i mówią, że Rosja zła, bo zawsze nas napada, ale jak, wiesz, rozmawia z Rosjaninem gdzieś tam w Europie czy w Rosji, to taki swojak, no Słowianin po prostu. Rozmawiamy, mamy wspólne zainteresowania, cechy, podobieństwo i to wszystko, a jednak te elity, wiesz, to które zarządzają danym państwem, antagonizują non-stop praktycznie, prawda? To, co Tusk zrobił, że wyjechał, dostał stanowisko z Unii Europejskiej. To jest takie współczesne odniesienie tego, co było przez setki lat do tyłu. To było tak naturalne. To wszystko ma znaczenie z tym, kto ginie na wojnach. No, czy ginie ten, kto wysyła tych ludzi na wojnę? Nie, giną zwykli obywatele. W całej Rosji zdecydowana większość obywateli to są potomkowie Scytów, czyli Słowianie. Ta nieliczna elita, która jest przy władzy, oni nie mają nic wspólnego z naszymi korzeniami, a oni wysyłają naszych rodaków, nas przeciwko sobie. W zasadzie podzielili zresztą to, co kroniki podają i piszą, że Imperium Scytów zostało podzielone
na mniejsze prowincje z wprowadzonymi tam nadzorcami. No ale to samo jest z Niemcami. Przecież znam wielu Niemców, jakoś nie ma takiego antagonizmu, ale ci Austriaków, ale zobacz, że w historii, czy poprzez to wpajanie nam przez szkole i w ogóle przez te wszystkie okupacje, kto nas rozebrał, no to Polacy jednak mają takie nastawienie już potem do tych nacji, a jednak nie jest tak do końca, jak mi się wydawało, prawda? No tak, bo na czym to polega? Robienie, wywoływanie wojen, na przykład między Rosją a Polską. Kto zginie? No zginą ci, którzy ewentualnie w kolejnym pokoleniach mogą się zbuntować. Uszczupli się ich populacji. Dokładnie. Tak? Uszczupla się populacji i wtedy... Przecież to doskonale widać. To samo się dzieje z Polską obecnie. Dlaczego to na twoje pytanie to jest odpowiedź. Dlaczego zarabiamy 4 razy mniej niż średnia Unii Europejskiej? No bo gdybyśmy zarabiali więcej, no to wiadomo, że rodziny mogą sobie pozwolić na więcej dzieci i wtedy powoli społeczeństwo się odbudowuje, prawda? A tak to się nas uszczupla. No i to jest też wówczas zagrożenie, jeżeli zwiększa się ilość społeczeństwa, tak, które jest zniewolone, to jest większa obawa, że w końcu będzie starało się uniezależnić, wyzwolić. No a to już jest zagrożenie, co pokazuje. Zresztą te kontakty, zauważmy, że z jednej strony jest cały czas z Unii Europejskiej taka nagonka na Rosję, a z drugiej strony są znakomite relacje Niemców z Rosją. Biznesowe, idealne. Tutaj mamy rurociąg i tak dalej, który de facto wbrew interesom kogo to jest zrobione? Wbrew interesom Słowian, ziemią jak największej ilości ziem słowiańskich. I tu się nic nie zmieniło, jak widzimy od lat. Zresztą to doskonale było widać, przechadzając się po tych rodach, jak one cały czas w kolektywie działają, może by się to mimo, że niby walczą między sobą, a z drugiej strony do naszych czasów, jak wywodziliśmy, to oni dalej pełnią bardzo wysokie funkcje i stanowiska, tak jak chociażby przykład tego europosła. Wśród to, co mówiłeś o pochodzeniu czy przejmowaniu pewnych ludzi znikąd, tytułów po Lesecie, czy po tym kataklizmie 1348, i do dzisiaj w szlachcie są takie rozdźwięki, że to jest prawdziwy Potocki, a to jest jakiś fałszywy Potocki, to jest jakiś Czartoryski. Są kłótnie między rodami, to skąd pochodzi, prawda? Skarbkowie ze skrabkami, skrobkami i innymi kłócą się między sobą, robią te badania genetyczne, bo to prawdopodobnie to jest to, co poruszyliśmy też w materiale, że po prostu po Resecie, czy po tym kataklizmie po prostu można było sobie przejąć tytuł, że zamieszkując w miejscowości 2 lata jakieś i nagle jest pochodzenie, nazwisko już jest badane, bo pochodzi się z tej samej miejscowości i potem już w międzyczasie wszystko o tym zapominają, kronik nie ma, no bo wszystko ginie i tak mówić o kronicy Długosza, że ktoś, znaczy wiedzieli o tym, że tam inne informacje były, ale potem już nie ma ani tej kopii, która by o tym mówiła, tylko jest jedna już konkretnie dopuszczona dla Polaków Długosza, pierwsza kronika i szkoła faktycznie do dzisiaj uczy dzieci, czy wspomina o tej kronice, co nie znaczy, że jest wszystko błędnie spisane, tylko chodzi o to, kto maczał palce jakby w cenzurze tego wszystkiego. No tak, no jak gdyby zagłębiliśmy się w 3 rody, przeszliśmy te 3 rody do okresu, kiedy miał miejsce kataklizm, i wszystkie 3 rody, okazuje się, że swoje nazwisko rodowe wzięły już od miejscowości, którą otrzymały. Tak. Nie one nawet stworzyły to, tylko im to przekazano, dano im to i w zasadzie nie wiadomo, jak się wcześniej nazywali, kim byli. Tak, tak. Swoje nazwisko rodowe wywodzą od miejscowości, która już istniała. No dokładnie, ale powiem szczerze, to co ty zwróciłeś na to uwagę, ja nie zwracałem na to uwagi wcześniej, jakby tak wziąć portrety królów, władców Polski, to tak jak spojrzysz, to tam nie ma ani jednego blondyna, ani jednego niebieskiego okiego. Nie ma. I nawet postaram się sprawdzić w tych dynastiach szwedzkich, bo ja wiem, że oni nosili peruki. Tam w filmie Potop to faktycznie maszerowały Potop szwedzki, te wojska szwedzkie
i tam ci żołnierze nosili te blond peruki, ale to były peruki, także nie wiadomo do końca, bo film, wiadomo, opiera to, że jak Szwedzi, to muszą mieć blond włosy, ale patrząc na te wszystkie rody, no to widać, że są ze sobą spowinowaceni, no bo cała Europa... Znaczy, tu dobrą rzecz zauważyłeś z tymi perukami, ale weź jedną rzecz pod uwagę, że w okresie, kiedy mamy potop szwedzki, nawet w filmach, czy fabularnych, czy wszędzie, ci Szwedzi, którzy dowodzą, bo żołnierze, którzy idą, którzy giną, no to są jasnoocy, jasnowłosi, ale cała ta generalicja, którzy nimi dowodzi, tak, oni mają kręcone włosy, czy peruki, czy nie, ale wszystko to jest czarnogłowe. Tak, tak. No właśnie, tam żaden z nich nie jest w stylu... Ale to samo w całej Rosji, zauważ. To samo w Rosji się dzieje przecież. No w Rosji, no jak to zauważyliśmy, po śmierci Piotra I, całość, łącznie nawet z wojskiem, bo nazwiska generałów czy głównodowodzących są niemieckie. I jest dokładnie tak, opis, że całą władzę, wszystko, cały dwór przejęli Niemcy. Dlatego to, co tu poruszyliśmy, ja uważam, że to jest bardzo ważny materiał, chociażby, ja wiem, że on jest rozwlekły i długi i nie każdego to może ciekawić, ale musi zaciekawić, jeśli chce się dowiedzieć prawdy, to trzeba pokazać, ten czas trzeba poświęcić niestety, dlatego że te nazwiska są tak ze sobą powiązane, żeby wiedzieć, kto skąd pochodzi i że te linie czasami są znikąd, prawda? Jest jakiś, załóżmy, kataklizm i wszyscy zaczynają, bo są ziemie spustoszone, tak samo jak to Osmańskie Imperium. Nagle w ciągu kilku lat się rozprzestrzenia, no bo z kim ma walczyć? Jeśli nie ma tam nikogo, no to idą i zajmują, prawda? Czy jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzisiaj dzieje w Europie, jakie są geopolityczne układy, to bez znajomości tego będziemy cały czas w niewiedzy i w kłamstwie. Dopóki nie poznamy tego, co miało do tej pory miejsce i ma nadal, to nie będziemy wiedzieć nic. Mimo tego, że zostały zniesione tytuły szlacheckie, znaczy nie tytuły, tylko po prostu monarchie, które jakby oficjalnie nie rządzą, to nic to nie zmienia, dlatego że oni się zainstalowali w Parlamencie Europejskim. Dalej są te rody szlacheckie, które podejmują zakulisowo pewne decyzje, a oficjalnie mówi się, że prezydentem czy premierem danego państwa, tu nie chodzi tylko o Polskę, jest ta i ta osoba i oni tam podejmują decyzje, to jest jednak bardzo naciągane. Zwróćmy uwagę, że po wojnie, w niedługim okresie, mówiło się, że światem rządzi tak zwana grupa Bilderbergów, gdzie było to dementowane i łowców tego wszystkiego no, uznawano za wariatów i tak dalej. Oni w ostatnich latach ujawnili się. No, teraz te coroczne spotkania tak zwanej tej grupy Bilderbergów już są jawne. Niejawne są spotkania, nic nie wiemy, o czym oni tam rozważają, ale przyznali się, że w ogóle że tak, do takich spotkań dochodzi. Przez kilkadziesiąt lat było to całkowicie zatajone. I to ma dokładnie związek z tymi wszystkimi rodami. Czyli oczywiście działania ich coroczne funkcjonują dalej. I tak jak u nas, w naszym, nazwijmy to, małym świadku, to co się w Polsce dzieje i takie rozdawanie kart, kto inny formalnie rządzi, a kto inny jest przedstawicielem, to w Europie na skalę globalną ma również miejsce. Czego tak, my nie wiemy. Ta grupa Bilderberg, no to chociażby same nazwiska, które z Polski jeździły, Olechowski pierwszy, potem Kwaśniewski z żoną był, jeszcze ktoś tam był, chyba Sikorski, także to elity, szlachta, rody królewskie, prezydenci, premierzy i oni faktycznie to, co mówisz, oni się oficjalnie ujawnili. Oczywiście są demonstracje, ale oni się już, można powiedzieć, niczego nie obawiają, mają taką władzę, ale tylko ta świadomość tego, że ludzie powinni się dowiedzieć, jak to naprawdę jest, bo to, co przez te godziny tutaj materiału przedstawiliśmy, jest to samo, co działo się, czy tysiąc lat temu, no nie w takiej skali jak teraz, ale to, co dzisiaj się dzieje, no to jest bardzo ważne, aby to zrozumieć, bo wtedy można coś zmienić, bo oczywiście mainstream przekazuje pewne informacje i my odbieramy to tak w szkole, że Rosja to oczywiście bracia Słowianie i nas
najechali. Austriacy to w ogóle jakieś nie wiadomo pomiędzy Niemcami a jakimś tam południowym krajem. I, ale to tak naprawdę te rody właśnie tutaj wpływały. I dziwnym trafem te osoby znaczące, zajmujące wysokie stanowiska też ginęły w dziwnych okolicznościach. No i tego się już historycy tego nie opisują, co się stało. No po prostu zginął nagle w wieku tam 16 lat, jakaś księżna czy ktoś, czy królowa. Prawda? No tak to niestety jest. Każdy, kto był, przeszkadzał, stawał na drodze, był usuwany, likwidowany, jeżeli nadarzyła się taka... To co Katarzyna powiedziała, że z Polską nie tak łatwo sobie poradzić i te zabiegi muszą być dużo bardziej przemyślane, bo Polska zagrożona przypomina wilka w nagonce, także lepiej nie doprowadzać do tego, żeby Polska miała poczucie, że jest rozbierana, bo wtedy dopiero się obudzi tego lwa, tylko po prostu musi być to zrobione jej systemem, ona do Panina wtedy przekazywała informacje, jak to zrobić, czyli wrzucić swoją szlachtę, opłacać tych ludzi, którzy są wierni, tak jak mówić o tych kozakach, opłacani, niekoniecznie utożsamiają się z Polską i osłabiać każdy element życia publicznego, osłabiać, czyli nauczyciele, najgłupsi, ale najwierniejsi, to wtedy to pasuje. I zauważ, że na początku lat 90., kiedy niby stała się ta transformacja z tego okrągłego stołu, to klasa średnia w Polsce została zniszczona. W Polsce zostali tylko ci najbiedniejsi i ci najbogatsi. Podobnie zaczęło się dziać i to tu dzisiaj się dzieje też, jak i w Rosji z tymi oligarchami, czyli nie ma tej klasy średniej, są tylko ci, którzy mają najwięcej i ci, co nie mają nic i emigrują. No, im mniej będziesz miał, tym mniej będziesz myślał, bo będziesz zaangażowany tylko na tym, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Tak. Nie będziesz miał czasu na to, żeby zgłębiać wiedzę. Dokładnie. No my z Arturem dzięki swojej pracy jakoś tak staramy się znaleźć ten czas, choć też nie jest łatwo, no ale gdybyś ty nie robił tego, co robisz zawodowo i tego, co ja robię, no nie udałoby nam się nagrywać tych materiałów. No na pewno. Gdybyśmy można powiedzieć, to jest materiał ogólnodostępny i ja bym zachęcał, bo cały ten temat, to co żeśmy teraz poruszyli, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Żeby wszystko w szczegółach przekazać, tak, musielibyśmy zrobić materiał ze 30-godzinny. Natomiast on w wielu miejscach tylko pobieżnie łapie tematy. Każdy może sobie, wpisując nazwę władcy, obszerniej dojść poprzez nawet Wikipedię, gdzie na dole zawsze są wyszczególnione źródła, tak, w których można samemu sobie to znaleźć, ale nawet z takich krótkich, one są dosyć obszerne, informacji nawet w tej nie do końca pełnej przekazie, jaki znajdujemy w Wikipedii, albo nieraz przekłamanym, to naprawdę, jak już wiemy, czego szukać, gdzie, to możemy dużo ciekawych informacji uzyskać, które się okazuje, że są całkowicie sprzeczne albo pewne zatajone, które oficjalnie się podaje, a ta wiedza i tak nie jest ukryta. Jest wykazana, z tym, że dojście do niej jest w ograniczonym stopniu. I tak jak chociażby o tym dyplomacie niemieckim, który w zasadzie był agentem Augusta, który był w Rosji, to nawet jak samo jego nazwisko, mamy nazwisko i zapuścimy sobie w wyszukiwarce Google nazwisko, to go nie znajdziemy. Indeksowanie go nie znajdzie, nawet specjalnie sprawdziłem do pierwszych 20 stron, indeksacja... Pisałeś Huysen przez J. Jakkolwiek nie, weźmiesz, jak już wejdziesz na tą stronę, jak wpiszesz pełne jego imię z nazwiskiem, tak jak jest podane, wtedy już wyszukiwarka go wyszuka, znajdzie. I co ciekawe, opis o nim w Wikipedii jest tylko w dwóch językach, w rosyjskim i niemieckim. Żadnym innym nie ma. Natomiast jak jego całego wpiszemy, już znajdziemy gdzie, no to znajdzie nam wyszukiwarka bez problemu. Po samym nazwisku nie znajdzie. Myślę, że społeczeństwo się też budzi, ludzie młodzi coraz bardziej interesują się
prawdziwą historią lub taką, która ich może zbliżyć do tej prawdy, chociaż jest to bardzo trudne, bo zbieramy szczątki materiałów, ale tak jak powiedziałeś, jest wiele materiałów dostępnych i te przesunięcia czy te luki, no ewidentnie tutaj facet nie żyje i on ma mieć syna w tym czasie, kiedy nie żyje. No i to jest taki, to są takie absurdy, ale każdy może sobie to zweryfikować. To jest oficjalna wiedza, no, podana, czyli to nie jest, że ja sam sobie robiłem ten schemat, ja wykorzystałem istniejący schemat i widzimy, człowiek zmarł 26 lat wcześniej, nim miał być jego... I to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, bo to nie chodzi o jedne 26 lat jakiejś danej osoby, jakiegoś władcy czy króla, tylko chodzi o to, że historycy opierając, robią jakąś chronologię, no nie mogą pominąć, to znaczy urwać komuś, zrobić dziurę 26 lat, tylko wszystko jadą od tej daty, prawda? Po kolei, żeby... Tak, zwłaszcza, że te przesunięcie takie w tej chronologii, ono występuje w zasadzie w większości chronologii europejskiej. Czyli no przez to na przykład my wiemy o tej dacie kataklizmu, wiemy, że to nie była dżuma, bo z różnych innych źródeł wprost jest powiedziane, że coś spadło na dużą skalę z nieba i wymarła duża część ludzkości. No duża chyba. Natomiast w chronologiach, żeby to ukryć, bo to ja to biorę jako celowe działanie, żeby ukryć, że taki kataklizm miał miejsce i te chronologie zostały poprzesuwane o te 20 parę lat. One się nawet ciągną w pewnym momencie właśnie od Bolesława Chrobrego, którego moim zdaniem z kolei tu chcieli ukryć od roku 1025, w zasadzie to jest tam 1026, jest, on ma być niby koronowany w roku 1000, na króla insygna miał dostać przy zjeździe niźnieńskim i to jest te 25 lat przesunięcia, bo w zasadzie on został koronowany w roku 1025, między jednym jeszcze kalendarzem a drugim mamy ten niespełna rok przesunięcia, stąd wychodzi 26 lat, a nie 25 i one się ciągną się w historii, bo uzupełnienie dziury 25-letniej to nie jest takie proste, bo to nie wystarczy tylko przy jednym władcu. Tak, no właśnie o tym mówię. Dlaczego? Bo to jest całe jedno pokolenie, a w całej Europie mam korelację, jeden władca z drugim, tu walczył, tam handlował, tu co innego robił i uzupełnienie jego, przesunięcie jednego nie da się. To wyciągnie ze sobą konsekwencje wielu chronologii. Tak. Po malutku, w okresie powiedzmy kilkuset lat, można tam po roku, po dwa, po trzy, po pięć jakieś tam chronologie przeciągać, przesuwać, usuwać, żeby do jakiegoś tam okresu, powiedzmy, nie wiem, do XVI, XVII czy XVIII wieku już wyrównać wszystkie. Ale ewidentnie tu jest przekłamanie, bo to, co się dzieje w roku 1348, co powinno być, to my w wielu chronologiach mamy właśnie, tak jak z Łokietkiem, chował się w jaskiniach, a w zasadzie on to robi, kurczę... A tutaj data się nie pokrywa z tym... Kilkanaście lat za wcześnie, nie? A nie wiadomo po co, na co i dlaczego się chował. Jeżeli go przesuniemy, no to kilka... Pasuje tam. 8 lat, to okazuje się, że już ma to sens, co się przed czym chował w jaskiniach. To samo mamy z wystąpieniem bezkrólewia kilkuletnim w Skandynawii. Też nie ma jakiegoś powodu. Wymierają w zasadzie wszystkie dynastie, które są od roku 900, ciągną się nieprzerwanie do roku w okolicach 1300, 1320. Tak. Które tam coś nie są przerwane. Pamiętasz, sprawdzaliśmy dynastie brytyjskie, potem czeskie, węgierskie. I zależności są niesamowite, uderzające, że właśnie do 1348 kończy się jakaś dynastia, w tym przypadku Piastów zaczyna się Jagiellonów, znaczy Jagiellonów, Andegawenów, ale z tą Jadwigą, o której wspominałeś, to faktycznie są bunty, w całej Polsce są bunty i to, co było przy Augustie II, że on sprowadza te wojska albo szuka popleczników w Rosji, no bo on nie czuje się u siebie, on nie jest Polakiem, prawda? No tak, no próbują, to ewidentnie jest wszędzie próba wyzwolenia, tak jak z tą Litwą, że jak Litwini pokonali Krzyżaków, to od razu się zrobił bunt w Prusach, bo się okazało, że najeźdźce da się pokonać. No tak, ale tak. Przegrali z Litwinami, to my też możemy się wyzwolić. Tak, tak. No i stąd na przykład pojawia się ta dziura
mamy, jest wcześniej chrzest na Litwie, czyli mieli wprowadzoną wiarę chrześcijańską i za chwilę przez kilkadziesiąt, czy tam do około 100, nawet 150 lat, nie ma chrześcijaństwa, znika. Jest trochę mniej, nie przekracza to chyba 100 lat, ale w każdym razie na pewien krótki okres czasu już znika, znowu jest powrót do pogaństwa. Choć tak. To słowo pogaństwo u nas się źle kojarzy, bo kojarzy się z ateistami, czyli którzy w nic nie wierzą, a tak naprawdę Słowianie czy Scyci, Scytowie mieli własny panteon bogów, wierzyli, mieli swoje wierzenia i to, co mieli, było na Litwie, to był powrót do wiary, ale odmiennej od wiary związane z wiarą semicką. No dokładnie. I tutaj myślę, że to jest początek, jak mówiłeś, wierzchołek Góry Lodowej. Zapraszamy wszystkich do poszukiwań, do łączenia faktów, bo warto, chociażby dla przyszłych pokoleń. Ale tutaj myślę, że ten długi materiał zaprocentuje kiedyś. Kiedyś taki był dosyć, można powiedzieć, trafny cytat, że naród bez znajomości własnej historii nie ma prawa bytu. Ale sama świadomość, wiesz, Artur, tego, że jakby to powiedzieć, no jesteś ojcem, prawda, jestem ojcem, rodzina, czyli rodzice, no to te dzieci jednak traktują, nie pozwolą im tam umrzeć z głodu, wiesz, żeby mieli odpowiednie ubranie, to wszystko, to jest, no dbają o to i ci władcy polscy są takimi rodzicami, no jeśli oni nie będą Polakami, to nie chodzi o jakąś dyskryminację, bo ktoś może powiedzieć rasiści czy jacyś tam, ale przecież to chodzi o geny, o jakiś instynkt samozachowawczy, prawda? To jest bardzo silny instynkt i dlatego kiedyś, przed chrztem Polski, ci władcy polscy, którzy są utajnieni, oni, albo to było 12 wojewodów, albo władcy, którym zależało, prawda, były jakieś zasady, czy Scytowie, czy w ogóle ludzie, były pewne zasady, że władca, który przegrał dwie bitwy, sam odchodził po prostu, został odsuwany. A tutaj jest w ogóle wolna Amerykanka, każdy robi co chce i król Polski zostaje, Niemiec zostaje królem Polski i momentalnie myśli o rozbiorze tego kraju, no to przecież to jest jakaś paranoja. No to znaczy nie do końca uważam, że jest to paranoja, to jest normalna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ty czy ja, tak, nas, jesteśmy Polakami, no. To nawet jak wyjeżdżasz gdziekolwiek, i doszedłbyś gdzieś na wysokie stanowisko, to już do końca życia będziesz starał się działać w interesie własnego narodu. No, nawet jeżeli byś trafił do parlamentu, już abstrahujemy, do niemieckiego, tak? No. I jest jakakolwiek decyzja przeciwko Polsce, no to oczywiście. To siłą rzeczy ty byś głosował przeciwko temu, prawda? No tak. Bo uderza to w interesy. Ale cię rozumiem, że to jest nienormalna sytuacja, jest, jak powiedziałem, w przypadku naszego kraju i nas Polaków. Oczywiście, że... Tak, no efekt jest taki, że my od lat nie mamy władcy, który działa w naszym interesie. Tak, tak. To jest problem i to widać te dziwnym trafem ktoś, nie wiem, nawet po tej zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, czy po tym potopie szwedzkim, jednak nie wiem, czy to wynika z dobroci serca Słowian. Oni ich zostawiają przy życiu, tych Szwedów. Po prostu oni się osiedlają tutaj, zmieniają nazwiska. W sumie kiedyś rozmawiałem na temat z takim profesorem. Nie, że zostawiają, Grzegorz. Zobacz, po potopie szwedzkim władcą w Polsce został Niemiec. No, nie mieli wpływu. No my nie mamy na to wpływu, na decyzję. No bo kto może działać na to, żeby cokolwiek im zrobić złego? Tak, tak. I pobicie pod Kowalski. Ma być władca, który ma do tego dyspozycję armię i tak dalej. Mógłby zrobić im krzywdę, tak? A nie jeden czy z drugim. Nawet chociażby coś, co miało w czasie wojny, tak? Coś, co nas dotyczyło, czyli działania UPA na Wołyniu. No to też nie było tak, że jeden sąsiad drugiego najpierw zaczął mordować. Nie. Ktoś nimi pokierował. Tak, ktoś no to oczywiście. Tego zebrał i nakłonił. Tak, bo przecież tak. Żyli wiele lat razem, jeden obok drugiego, więc nie można tak mówić, żeby czemu nasi to zrobili. Nie, dlaczego nie zrobili? Dlatego, że taki był władca, któremu to pasowało.
przyszedł niemiecki i to nie było w jego interesie, żeby wycinać tych, którzy są z Żydami związani. Właśnie o tym mówię, że po wygranej bitwie pod Grunwaldem nikt nie rozwiązał tego zakonu. W ogóle nawet nie mówię, żeby ich zabijać, tych żołnierzy, ale nawet ich nie wyrzucili z tych terenów. Oni tam zostali. No, zostali, bo przypuszczalnie myśmy też mocno się wykrwawili. Nie? Krucjata się nie udała. Przegrali oni, część ziem stracili. Malbork to była dosyć mocna forteca, więc potrzebna było olbrzymiej ilości wojska. Prawdopodobnie nie było na tyle silnej już armii, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby ich całkowicie wyprzeć. Choć zakon no, dosyć w krótkim czasie jeszcze później stracił dużo, dużo ziem. Tak, no wiem, no, ale jednak to samo było z Piłsudskim, kiedy mógł pewne rzeczy dokończyć, nawet przyjąć pewne tereny, no tego nie zrobił, on wrócił po prostu do siebie i no to też jest dziwne, bo wraca z tego Londynu, przewrót majowy i po prostu jak już coś wychodzi na prostą, to coś się kończy, zaczyna się psuć i jednak dalej tkwimy w takiej jakby po prostu w takim marazmie społecznym. No. Ale zobaczymy, no zobaczymy, może ja wierzę w to, że będzie lepiej, chociaż podświadomie tak jakoś czuję, ale umysł mi mówi co innego, podświadomość co innego, no bo wiadomo, widzimy co się dzieje, ale mam nadzieję, że ten materiał przyczyni się w jakiejś części do, zmotywuje ludzi do poszukiwań, bo materiały są dostępne i kwestia tylko połączenia ich w całość. No też na to liczę, że większa rzesza, zwłaszcza młodych ludzi, zachęci to do tego, żeby trochę pogrzebać w naszej historii, przekonać się, że ta, co w szkole na podstawie kroniki, zwłaszcza tej jedynej główna historia się opiera właśnie na kronice Jana Długosza, a którą w zasadzie napisali nam ją Niemcy. I powiem Ci jeszcze jedno, dlaczego ten system edukacji, który został stworzony przez okupację rosyjską, czyli można powiedzieć, wiesz, dzisiaj wiemy, że tak nie było do końca z tą rosyjską, ale Ministerstwo Edukacji to wiadomo za czasów rozbioru powstało i ta wiedza historyczna, która jest przekazywana w szkołach, ona faktycznie bezproblemowo może użyć o tych królach polskich, jeśli ten materiał pokazuje, że tak do końca nie było z tymi polskimi władcami. Dlatego też ten system edukacji powiela to przez dziesięciolecie. Uczymy się o tych samych tylko władcach, ale o tych władcach, którzy byli prawdziwymi władcami Polski, po prostu nic nie wiemy. Bo nie ma, nie było. To jest właśnie to. No, nie może być, bo nie było. I najgorsze jest to, że ta historia jest jak w krzywym zwierciadle. Dlaczego nigdzie w żadnej książce szkolnej, czy w ogóle w książkach takich powszechnych, nie jest na przykład napisane, że August Mocny nie nazywa się niemiecki król polski, co jest faktycznie, miało miejsce, tylko nazywa się król polski. Tak, tak. Ktoś, kto się nie zagłębi, w życiu nie skojarzy jego z Niemcem. Uważa, że to był Polak. No przecież to był król polski, więc Polak. Z tymi władcami Polski to nie do końca się zgodzę. To znaczy nie chodzi o władców, bo to jest inny system w ogóle sprawowania rządów, prawda? No to tutaj Artur miał to na myśli. Miałem na myśli jego pochodzenie. Nie, bo mówi, że nie było władców polskich wcześniej, scytów czy... To znaczy nie. Mówimy o tych władcach, którzy występują w ogólnie dostępnej historii. A no to historii, tak, czyli tak, akademickiej tak. historii. Znaczy myślałem, że mówisz przed... Historia zaczyna się, nie. Akademicka historia zaczyna się od roku 966. Tak, i w tym okresie nie mamy ani jednego władcy Polski. Tak, tak, dokładnie. Od tego momentu. To jest bardzo ważne. Każdy może sobie to sprawdzić. Badania genetyczne nawet to wykazują. Co dziwne, są ukrywane, bo znajomy mi mówi, który się zawodowo tym zajmuje, nie chcą udostępniać następnych piastów, których badali, tylko tego Opolczyka, który też wspomniałeś w materiale. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jesteśmy bliżej niż dalej. No, oby. Dobrze, Arturze, to myślę, że to i tak jest długi materiał, także dziękuję Ci bardzo.
Również dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i widzów. Pozdrawiam. Cześć, cześć.